Cześć, drodzy słuchacze podcastu Łżyno przy kawie. Dość nietypowo, bo um, chciałem nagrać Wam tą, ten początek, aby wyjaśnić. Przed Wami dwugodzinny odcinek. Zastanawiałem się długo, jak zakończyć ten rok z podcastem Łżyno przy kawie. I nie wiem, czy będziemy w stanie nagrać się jeszcze między świętami a Nowym Rokiem, więc, e, dlatego trochę więcej materiału. Jest nas trochę więcej i spotkałem się najpierw e, z Jankiem. Aby porozmawiać i zakończyć jakoś ten rok, a w drugiej części spotykam się z chłopakami, czyli z tym składem, którym prawie od półtora roku nagrywamy dla Was luźno przy kawie. Nie było Kuby, ale został Adam oraz Maciej. Dlatego zapraszam Was na pierwszą część rozmowy razem z Jankiem, a potem zapraszam Was na drugą część rozmowy, w której kontynuujemy nasze podsumowanie. Podcastu Luźno przy kawie w 2023. Zapraszam do słuchania. Ja powinienem do tego Janek dograć jakieś teraz dzwoneczki powinny być pod tytułem Jingle Bells i tak dalej, bo to końcowy odcinek tego roku, ale słuchajcie, słuchajcie podcastu już na ciekawie. 207 odcinka w, w serii. Ósmego sezonu, siódmego, ale to jest taki odcinek pół na pół, bo spotykamy się w całym gronie, tylko w różnych momentach. Tylko osobno. Tylko osobno, tak tak by to wyglądało. Więc ta nasza pierwsza część, pierwsza, to przed mikrofonem dla Was Adam Borodo. I Jan Rubanowicz. O właśnie, tak to ładnie słychać, posłuchajcie, więc no, ja sobie tak to wymyśliłem, bo Janek do mnie pisze, Adam, no mamy w środę wpisane w kalendarz, jedziemy a ja taki trochę spocony mówię, no dobrze, no tak, mieliśmy przecież nagrywać i mówiłem tutaj no, jeszcze... Dlatego spogrom... nagrywamy we wtorek. I jeszcze ogrywamy w ogóle o super godzinie, 10.46, w chacie nikogo nie mam, jest święty spokój, jest naprawdę przyjemnie i cenię to, co Janek mi raz napisał, że on sobie spokojnie nagrywa w ciągu dnia, nie ma tego rygoru związanego z live'em, chociaż jak pytaliśmy was na Instagramie, co byście chcieli posłuchać w odcinku świątecznym, to też ktoś napisał, że czy będzie live z takim taką smutną minką, no napisałem, że no niestety lekkie, że tak powiem, problemy logistyczne powodują, że tego live'a może nie być, więc y, y, musicie działać wyobraźnią, że tak powiem. Nie będzie live'a, ponieważ live is brutal. Ale to było głębokie, Janek, po prostu. <laughs> ale tak w ogóle jeszcze odnośnie, odnośnie tego, że powinny być jakieś dzwoneczki, no bo święta, to ja myślę, że w, żeby tak się dopasować do tego nastroju, który panuje w naszym kraju, to powinien być dźwięk albo odgłos w zapalonych świec hanukowych. No tak. Tylko... A potem głos, odgłos gaśnicy. A potem taki trz. Ładny. Zresztą tak, Alan... Myślę, że tak powinno być. Alan ładną okładkę nam zrobił z gaśnicą e, w ostatniego odcinka. Muszę powiedzieć, że wyszło mu to kozacko na, e, na be, be, Behance, że tak się ładnie nazywa. Zresztą wrzucił też swój zbiór, e, zbiór okładek, który nam tutaj robi. E, Alan, bardzo Tobie dziękujemy, bo jest to piękne. Napisałem, Alan, już teraz nie musisz się wysilać, bo to będą świąteczne odcinki przed Wigilią. Bo jak ktoś się pokłóci przy tym stole, to będzie mógł, że tak powiem, usiąść i posłuchać naszych głosów kojących. Liczę na to. I powiedziałem, że już tutaj możesz jakiś ładny, ładną okładkę w klimacie typowo świątecznym przygotować, i nie będziemy mieli nic za złe. no więc no tak X masowo. Tylko mamy dzisiaj zadoptanie, bo ja prosto z treningu jestem, i dzisiaj Bartek zadaje pytanie, czy będzie śnieg na święta? na spojrzałem, nie. powiedziałem, nie. Generalnie w tej chwili w Gdyni, w mieście, jest plus 8 stopni, jest taka leciutka mrzawka, taka zajebiście jesienna, albo już taka wiosenna pogoda się zaczyna, że tak powiem, robić. Tym samym buty zimowe schowałem i wyciągnąłem sobie adidaski, w których dzisiaj pokroczyłem i było mi zajebiście wygodnie, bo były lekkie te buty, więc no, ta zima była. No dwa tygodnie trzymało tu w którym mieście był śnieg, było ślisko, dwa razy się człowiek wywalił, więc po, po, po co to teraz na święta? Po co więcej? Więcej nie potrzeba. Ja jestem ciekaw, jaka będzie pogoda, ponieważ też będę zmierzał właśnie na północ naszego kraju, na wybrzeże. I no jak na razie na ten początek, przynajmniej wyjazdu, ja też nie jestem taki, że bardzo wierzę tym, tym prognozom, które oczywiście. są tam kilkudniowe, ale na razie mi pokazuje, że w dzień wyjazdu ma mocno pizgać. Później ma parę dni padać, a potem znowu ma pisgać, więc tak. To właśnie, mm. właśnie to, co jest. Ja... Ale wiesz, co? Ale ja jestem, ja, ja jestem zdania, że generalnie, jeżeli się jedzie nad morze albo w góry. To się, to się nie ufa prognozom, bo to są takie, dwa, takie zawsze dwa rejony, w których ta pogoda potrafi się zmienić po prostu w ciągu chwili. Ja pamiętam, że jak my jechaliśmy właśnie chyba w zeszłym roku też nad morze, to było tak, że miało w ogóle padać non stop i miało być w ogóle jakoś brzydko i tak dalej. Ja tu wiesz, no faktycznie rano wstajesz że jest tak średnio wsiadasz do samochodu, jedziesz na plażę, a tam świeci słońce na przykład, więc to się szybko zmienia i nie ma co tam za bardzo polegać na tych prognozach. Temperaturowo może się zgadzać, nie? no bo to zazwyczaj tam jakoś się w miarę, w miarę sprawdza, ale ja też nie jestem jakimś zwolennikiem zimna i zimy, więc jeżeli będzie 8 stopni, to mi to nie będzie zbyt nie przeszkadzało. No i brawo, że tak powiem. Tutaj ja sobie specjalnie użyję do tego tutaj. Janek ma rację, ja też nie jestem zwolennikiem zimna Ale Janek, to ty zacząłeś, wyjąłeś mi z ust te słowa Bo ja bym tak ordynarnie, jak to w naszym podcaście się zdarza Powiem, bo jak przyjdziesz do, na północ To będzie piździć, bo to zawsze piździ nad Bożem Ale przez to, przez to piżdżenie jest dosyć przyjemnie Bo jest czym oddychać, tak? To muszę powiedzieć, więc to jest super Ja też tak samo jak ty I to już stwierdziliśmy, mamy dwie aplikacje Meteo i MGW, która uważam Mimo wszystko w tym krótkim modelu 3, godzin, 3 dniowym, Ona jest bardzo przewidywalna więc polecam tobie spróbować Meteo MGW, bo uważam, że tutaj jako ja ten. To mam. To ma... Taka żółta, żółta ikonka jest? Nie, taka niebieska ikonka jest. Meteo MGW. Ona się nazywa dokładnie taki, jak znaczek Meteo MGW. Ja nie wiem, ja od dziecka pamiętam, bo to u nas w Instytucie Morskim czy Meteorologii. Ale to, to, nie, to nie jest to? Nie, to nie jest to Janek. Ale to jest też taka aplikacja, która też Zobacz, robi jakiś. Zobacz, tu jest. Jakieś... Nie wiem, czy widać tu u góry jest o meteo MGW. Taka niebieska, widzisz? No, widzę, widzę. Ale ono. jest też taka aplikacja Meteo i to, roz, ro, to ro, tutaj są e, chyba Inst Uniwersytetu Warszawskiego. chyba A, są akurat okay. jakieś. E, te. I ta aplikacja jest bardzo taka, wiesz prosta. Graficznie jest bardzo prosta. Ja na niej sprawdzam zazwyczaj opady. Tak. I tu ci faktycznie pokazuje opady takie jakie są. Więc jeżeli na przykład chcesz sprawdzić czy faktycznie będzie padać, a nie tak jak pokazuje często na przykład aplikacja Aplowa, czyli że o, tu masz nie zrobione. pokazuje ci, że będzie, będzie padać, a naprawdę świeci słońce albo na odwrót, to tutaj, nie no, to wiesz, to ta co, co ja ci pokazałem, to to jest taka, zobacz, to to jest takie, czekaj, ja ci screena wyślę. Wyślij to, mi screena, tak to, ja ci też wysłałem tak, link ta, do tej aplikacji. Tak to, tak, tak to można się walić przez tą kamerę i sobie to pokazywać. Bo właśnie teraz jak e... takie upośledzenia, ja do swojej kamery przykładam, Janek do swojej, żebyście to tak. zobaczyli po prostu. I jeszcze najlepsze jest to, że w obydwu przypadkach druga osoba widzi coś rozmazanego na telefonie. Masakrycznie to jest taka bardzo aplikacja, tam, to są właściwie dwie, ale to, jest to samo połączone, bo jedna jest Meteo, a druga jest tam Meteo coś tam. Mm -hmm. I to jest takie bardzo banalne, taki wiecie, typu Windows 9.5, mm -hmm. ale, ale, ale pokazuje, co ma pokazywać i to jest, to jest w niej ważne. Ja często z niej korzystam właśnie w takich przypadkach, kiedy faktycznie muszę wiedzieć, czy będzie padać i pokazuje faktycznie tam te opady, czy one będą obfite, czy, czy nie, więc jeżeli na przykład musicie wiedzieć, czy, czy to będzie deszczyk, czy będzie jednak jakaś burza i będą pioruny i tak dalej, to polecam sprawdzać, bo bo ja się na niej chyba jakoś nigdy jeszcze nie zawiodłem. I ona faktycznie pokazuje takie wiesz, no co do praktycznie do kilku minut. A to się zgadza. Że jak pokazuje, nie wiem, od 20.20 i pokazuje, że będzie padać o 23.00, to faktycznie koło 23.00 zaczyna padać, a nie tak jak, nie wiem, na iPhone'owej aplikacji, że zaczyna padać od drugiej. iPhone'owa aplikacja jest bardzo ładna graficznie, ale że tak powiem, tam jest trochę prawdy, bo jak weźmiesz z każdej, to zostajesz tym, który, z, który zazwyczaj bierze. I wsypuje fusy do szklanki, i z tych fusów miętli i mówi, że będzie, będzie kurwa burza, będzie 10 skalibów Forta w ogóle, będzie tragedia. Więc jak połączysz sobie te dwie aplikacje, to się okazuje, że rzeczywiście możesz tak samo wróżyć z fusów. Nie? Ja, jeśli chodzi o takie aplikacje, ogólnie o aplikacje, takie wiesz, których używam na co dzień, czyli czy ona jest na iPhona, czy na Watcha, czy, czy gdzieś tam, ja mam jeden problem. Ponieważ ja bardzo zwracam uwagę na. Na design tych aplikacji. Tak. No bo jak się na coś często gapię, to lubię, żeby to było ładne. I problem jest taki, że to, co jest ładne, to jest często niedokładne. A to, co jest dokładne, jest paskudne. I, i nie wiesz, co masz wybrać. Dlatego na przykład fajna jest, nie wiem, znaczy fajne są takie funkcje, nie wiem, tak jak masz w Carrot, tak. że możesz wybrać. Źródło, z którego ma pobierać dane meteorologiczne. No i to jest spoko, ale na przykład Karot jest na subskrypcji i to takiej, że za darmo tam jest chyba jakiś tam basic, który teoretycznie jest wystarczający, ale żebyś miał komplikacje na łoczu, na, na to już musisz płacić subskrypcję. Jak ogólnie. Czasami nie przepadam za subskrypcjami, ale też nie mam jakichś wielkich oporów, żeby na przykład je płacić. Tak. Jeżeli coś mi jest potrzebne, no to płacić subskrypcję za aplikację pogodową. Ja wiesz co? Ja płaciłem. To jest dla mnie, to jest, ja też płaciłem. Za tego ale... karota, nie? Ale już potem tak, stwierdziłem. Ale potem stwierdziłem, że chyba nie. nie. No tam jest, tam wychodzić i nie wiem, z 7 dych rocznie, czy jak nie No to chcesz. bez sensu, tak, tak. Jest też taka aplikacja, zaraz ci ją pokażę. E, no w Stanach często jest, nazywa się, nazywa się, nazywa się wykrzyknik Weather. A no. I, a to oni nie byli kupieni przez Apple do swojej aplikacji? Nie, 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 to jest takie w miarę, w miarę świeże i to wiesz, są takie. O, o takie fajnie te. wygląda. I to jest bardzo fajne i nawet dokładnie pokazuje. Oni nie mają na watcha, są tylko na, na telefon, ale jest minus. Mianowicie? Bo y, są fajne widgety na to, ale żeby mieć widget, to musisz właśnie wykupić subskrypcję. Jest świat, świat z y, y, subskrypcjami, że tak I powiem. Ja działa. pamiętam, że jak ja tą aplikację zainstalowałem pierwszy raz, to miałem jakiś błąd. No. Był jakiś błąd systemu, błąd w Matrixie i widgety działały mi bez subskrypcji. I to było super. Działo z dwa miesiące. Przyszła aktualizacja, no i dupa, i się zesrało. I to jest... To, ja, czy Ty masz ustawioną siebie w telefonie, żeby aktualizacje robiły się automatycznie, czy sam je robisz? Nie, sam je robię, ale wiesz, no, nie przypuszczałem, że to się wydarzy, a poza tym nie lubię, jak mi się... Jedna aplikacja by miał cały czas tą cyferkę na tym. Nie no, to się z Tobą zgadzam. Ja, ja, lubię, ja lubię sam robić, ponieważ ja lubię patrzeć, co się zmienia, nie? bo jakbym się robił automatycznie, to ja bym nawet nie zauważył pewnych zmian. A tak na przykład, jak wczoraj wyszła aktualizacja do Timery, czyli do aplikacji do zarządzania toglem, czyli mhm. tym systemem do mierzenia czasu. No, tam wyszło parę fajnych zmian, więc od razu sobie popatrzyłem, posprawdzałem, i, i tak dalej, i tak dalej. Więc ja, ja lubię sobie na to. Spotkać. No właśnie to Janek jest tak samo jak ja. W Teamie też to ciekawe, jakim wy jesteście w teamie, bo ja też jestem w teamie, który sam robi aktualizację, mianowicie sprawdza, co właśnie jest i ja tylko jak się aplikacja zaktualizuje, to po przeczytaniu od razu wchodzę. Najgorsze jest to, że no, naprawiliśmy kilka błędów, i aktualnie nie ma nic więcej, to jest najbardziej irytujące ale no tak, to jest właśnie to, że jeżeli możesz zobaczyć, co tam jest, to automatycznie no, mam nad tym kontrolę i wiem, co się dzieje. Też stwierdziłem takiego, wiesz, bicza sobie na głowę założyłem, że będę widział czego nie używam i będę mógł od razu usuwać mhm. i w rzeczywistości tak było na samym początku a teraz znowu mam znowu tylko grono pozmieniałem homescreen ustawiałem sobie troszeczkę inaczej swoje aplikacje na swoim zresztą tobie zaraz popodsyłam jak wygląda mój homescreen mam trzy ekrany tak naprawdę i mam większość aplikacji które, które używam ja mam jeden ja mam jeden ekran, ale mam porobione różne ekrany do zależnie od trybu focus. Ja mam tak samo jak jestem na uczelni, to zupełnie co innego i znika mi tapeta którą, którą mam bo mam normalnie swoją hannę mam normalnie na tapecie, takie zmieniające się zdjęcia portretowe a jak jestem na uczelni to pojawia mi się ładna tapeta w tła wydziału że tak powiem żeby było tak tego i wszystkie aplikacje ofisowe, teamsowe i tak dalej żeby to miało ręce i nogi a musisz mi jeszcze aplikację zszerować, bo niestety jak zrobiłem wykrzyknik weather to nie pokazuje a jak jest na amerykańskim sklepie to sobie potem poszukam Chyba jest na no, polskim, ale to ci zaraz zaraz ten. Ale jeżeli jesteśmy w ogóle przy temacie aplikacji, nie wiem, czy to roz, rozmawiałeś o tym z chłopakami, ale no, na polski rynek wjechała nowa, nowa stara społecznościówka bonowa po prostu w Unii Europejskiej. O wątku, wątkowości? Było jakiś czas i o nim trochę mówiliśmy, czyli frec, tak, od, od mety. I y, chciałem, bo wszyscy pisali mój pierwszy post, jestem tutaj od samego początku, i tak spojrzałem na twój, na twój profil, na swój profil stwierdziliśmy, że my byliśmy pierwsi, bo byliśmy 6 miesięcy temu w tej aplikacji, tak naprawdę, więc y, y, tak, no, wątkowość się pojawiła. Jakie są twoje y, odczucia po tym, jak y, no, zaczęło się zapełniać polskim kontentem? Y, powiem ci tak, y... Wszedłem sobie tam, nie wiem, właśnie dzień, dwa dni temu, nie pamiętam już, żeby, żeby sobie sprawdzić, co tam się dzieje. I mam moje przemyślenia są takie. Tam jest generalnie bajzel, bo yy, możesz rosnąć jest to ze samo, mną. Jest, no to jest, to. jest to samo, co jest na, na Twitterze, czyli Eksie, nie? że masz obserwowanie i tam takie jakby dla ciebie. Nie, nie wiem, jak się tam nazywał w mecie, ale wiesz o co chodzi. Pokazujemy się jacyś całkowicie randomowi ludzie. To się jeszcze jakoś dziwnie wyświetla, bo nie jest jakoś tak czysto. nie mają takiego posta, drodzy, mają takiego posta, jest to dla mnie trochę mało przejrzyste. Zauważyłem, że oczywiście ludzie się jarają, mówią: O Jezu, jak tu fajnie, tutaj nie ma żadnych kłótni, tutaj nie ma tego, tutaj nie ma tamtego, można podyskutować. I ja się zacząłem zastanawiać nad, nad jedną rzeczą, czy faktycznie nam jest potrzebna kolejna społecznościówka i czy nas na to trochę, czy my tego chcemy i czy mamy na to w ogóle czas. I ja stwierdziłem, że ja nie mam. Dlatego ja na razie nie usuwam tam konta. Zostawię sobie tak, żeby po prostu od czasu do czasu wpadać na Twittera ostatnio i tak wpadam głównie po to, żeby wyzywać polityków, bo jakoś A tak, tak, jak mi się jakoś tak Pole... na... one... polecam Polecam jak to, to jest jakbyś moje hobby ostatnio generalnie. Ale Janek... Ja lubię zwracać różnym politykom uwagę na to, że pieprzą głupoty, Janek tam prostu... punktuje, to tak samo jak mój kolega Darek, który pod każdym postem kogoś z obecnej opozycji odpisuje piktak, że tak powiem, bardzo mi się podoba. Ale wiesz, ja się staram, ja się staram... Tam nie, skuturą. merytorycznie, ja tam, nie, 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 bardzo ja ładnie. Nie wjeżdżam na nich nie, nie. z kurwami, z, z, z nie, pieprzone no, pisiory, nie? No, albo coś takiego. Dzień dobry, świąteczny odcinek, leś do przykawie? Nie, serio. Znaczy, no tak, nie. No, jeżeli, bo... jeżeli ktoś z obecnej władzy, czy może obecnej koalicji rządzącej też coś tam gada głupiego, to oczywiście też... Staram się punktować. To jest jakieś takie moje hobby się zrobiło, nie? Po prostu albo ludzie z TVP, jak piszą, że oni są teraz napiętnowani i, i piszą, że to będzie niezgodne z prawem. Ja mówię, ale to nie ma być co zgodnego z prawem. Pracodawca wręcza panu wypowiedzenie. Pan Dziękuję pakuje. bardzo. No. Do widzenia, oczywiście. Wszyscy tak działamy, niestety. Więc, e, więc tak, Twitter dla mnie jest taki ostatnio bardziej w, w tę stronę, ale to w ogóle ani mnie to nie wiesz. Muszę to tylko muszę nadmienić. Ani to nie jest tak, że jestem sfrustrowany, czy coś, to jest ja po prostu sobie siadam z herbatką i sobie Stwierdzam, że poświęcę teraz 10 minut na to, żeby sobie tutaj poczytać głupoty polityków różnych frakcji i jeszcze coś im podpisywać, bo, bo taki mam fan, no nie wiem, no jakoś tak po tych... I posłuchajcie, teraz, teraz po tych wyborach jakoś to, wiesz, ta polityka mi trochę tak odpuściła ten taki stres. A ja, to są takie, takie moje hobby małe. Janek taki, wyobraźcie sobie takiego Janka, który zawija sobie wąsa, zasiada sobie z kawką i mówi... Hmm. teraz jest ten czas, te 10 minut, w którym, że tak, tak. powiem, <laughs> zrobię drogi, to w sposób, który powinien drogi, zostać zrobiony. Drogi pamiętniczku. <laughs> tak. Dear diary moment. Nie, no to musisz posłuchać w aplikacji, że tak powiem, przepraszam, która, dziennik się nazywa, otworzyć i wpisać te złote myśli, żeby nie było, nie? Tak, ale wracając jeszcze do tej aplikacji od mety. I ja stwierdziłem, że ja nie mam jakoś, wiesz co, nie chcę mi się budować na nowo czegoś. Już jakiś czas temu doszedłem do wniosku, że jeżeli że wolałbym chyba już wychodzić w ogóle z mediów społecznościowych niż w nowe jakieś włazić i to wszystko budować. Bardziej mi osobiście zależy na tym, żeby skupić się na budowaniu relacji offline niż online, tak? Wiem, że może to trochę źle zostać zrozumiane albo źle zabrzmieć, po prostu jeżeli jakiś twórca, bo, bo tutaj jestem w podcaście, mam swój podcast, mówi, że chce wychodzić z mediów społecznościowych w jakiś tam sposób. Ale koniec, koniec końców: yy, mój dobrostan yy, i czas są ważniejsze od, yy, jakby od tej popularności, jak, mówiąc tak ogólnie. Tak, tak. Więc yy, ja stwierdziłem, że ja nie będę poświęcać teraz więcej czasu na to, żeby na kolejnym na kolegium medium społecznościowym się budować. Bo po pierwsze, szkoda mi jest na to czasu, więc ja tam sobie będę wchodził powiedzmy dziennie, tylko tak wiesz, przeskrolować coś mhm, tam odpisać, wdać się może w jakąś delikatną dyskusję. Bo widzę, że tam na razie jest kultura, na razie do czego przejdę za chwilę. No, ale właśnie to jest to jest to jest aplikacja i serwis od Mety. Więc nie wierzę w żadne zapewnienia, że tam nie wiadomo, reklamy i tego typu rzeczy, bo to wiedzie na pewno. Bo meta. Zresztą wejdźcie sobie do sklepu z, aplikacj z aplikacjami i weźcie sobie na profil tej aplikacji i zobaczcie, które dane ona zbiera. Ona zbiera w zasadzie wszystko, co jest, co jest dostępne do zbierania, również z danymi wrażliwymi. Więc generalnie ściąga z nas wszystko. Yy, I więc te dane będą wykorzystane albo w samej aplikacji do jakiegoś targetowania, albo gdzie indziej. Zwłaszcza, że te konto jeszcze jest po, 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 połączone oczywiście z naszym Instagramem, to już w ogóle. I ja myślę, że reklamy wiadomo tam prędzej czy później, raczej prędzej niż później i tylko oczami wyobraźnię, jak widzę, jak agencje marketingowe i influencerskie zacierają rączki, no, no, że no, bo, zaraz, no będą, miały tak, tak, zaraz tak, tak. będą miały nowe miejsce, żeby po prostu sprzedawać ludziom jakiś shit. Zgadzam się z tobą, ale y, ja trochę inaczej patrzę na wątkowanie, bo zresztą nie wiem, jak to ładnie przetłumaczyć na język polski. Wątkowanie, wątki, wątki tak naprawdę. Nie nie wiem. Nie? Bo, bo też y, takie pytanie. Y -y. Mi się ta społecznościówka podoba tylko dlatego, że ona jest y, świeża z natury, znaczy ja i tak w niej siedzę ze względów trochę mojej specjalizacji, albo moich, mhm. moich rzeczy, które po prostu lubię robić, tak bym to powiedział, nie? bo ja tutaj zakorzeniony jestem w tym marketingu, też gdzieś biznesowo staram się to, nie staram się, tylko to robię po prostu. Nie? I e, zobacz, Pół roku aplikacja już jest na rynku amerykańskim i też sam Mozeri, tak, czyli człowiek odpowiedzialny za produkt Instagrama z mety, sam też mówił o tym, że no póki co jakby wrzucamy i to jest społecznościówka, która jest połączona z Instagramem, ale mamy tutaj w jakiś sposób, no miała być to odpowiedź dla, dla Twittera. Ja się cieszę, że on nie jest. Pierwszy raz mam czysty feed z jakiegoś produktu mety, który nie jest przesiąknięty reklamami. I trochę to jest to, co ja napisałem, czy rzeczywiście na Trydyc będziemy mieli, czy na Wątkowaniu będziemy mieli e, czysty fit, który nie będzie reklamami obwarowany. Liczę, że to się stanie później, bo na bank tak będzie. Na bank będziemy dostawać reklamy. I na bank one się tam pojawią, tylko liczę, że to będzie jednak super późno, bo no, podoba mi się medium, które jest czyste. Odpowiadając też na pytanie budowania społeczności, ty na samym Twitterze też masz sporo obserwujących. To wiesz, też nie chodzi o to, żeby nie wiadomo, by, nie wiadomo kim być nie wiadomo co robić. Ale ja osobiście. Mam wiedzę, ale zastanawiam się, czy jest sens się z nią jakby super dzielić tak naprawdę, nie? Bo ten trydyt na samym początku był na tyle czysty i na tyle fajny, że nie pojawiało się nie wiadomo czego, a tak naprawdę, nie wiem, minęło... Minął niecałe kilka dni od tego, że ludzie znowu zaczęli się obrzucać nie wiadomo czym w tym miejscu, tak jak to się dzieje na Twitterze tak naprawdę, nie? Ale jest to też w jakiś sposób miejsce, w którym y, mamy chyba i od samego początku będziemy mieli wyznacznik, czy ktoś wrzuca tylko same zdjęcia i będzie powielał ten sam kontent. Z drugiej strony, tyle tych społecznościówek i nawet w myśl tego, że my tworzymy podcast i zastanawiamy się, jakie treści na różne media wrzucać, bo jest inna społeczność na Facebooku, inna społeczność jest na Instagramie, teraz będzie inna na Tradec i teraz musisz trzy różne przekazy budować. Oczywiście w tym jest praca, tak, która z tego wynika. Tylko my generalnie te nasze podcasty robimy hobbistycznie, bo chcemy tak, się podzielić jest. jakąś wiedzą. I teraz pytanie, czy tak to robić. Nie? Niektórzy wchodzą dość agresywnie, piszą różne rzeczy, mnie sam początek trochę rozwalił, bo wszyscy zostaw swojego nika i rośnimy razem. No dobrze, no to będziemy rosnąć razem. Cieszę się z tego powodu, że tak, myślałem, że mam dziurę pod pachą, a tutaj krzesło po prostu widać z boku. Przepraszam bardzo, bo tutaj wyginam się, drodzy słuchacze. I teraz y, medium mi się podoba, z chęcią na nie zaglądam. Skończył mi się tylko pomysł, co ja mam tam dalej pisać, nie? bo teraz niektórzy piszą cześć, miłego dnia, super Was widzieć. Ikea Polska, co znalazło się na, waszym, na waszych liście do Świętego Mikołaja. I jedyna rzecz, która mi się podoba w tym medium, to jest to, że wciąż pod dużymi markami bardzo mało osób pisze i polubia te posty. Wiesz, to mhm. jakby pokazuje pewną świeżość, w której, a może jest szansa, że rzeczywiście czymś błyskotliwym, e, e, czymś błyskotliwym jesteś w stanie jakby zbudować społeczność. Tylko jeżeli ty nawet będziesz chciał coś błyskotliwego pisać, coś, co jest poparte twardą wiedzą, Twardymi źródłami i tak dalej, to wciąż się okaże, że ktoś będzie po prostu od początku do końca ciebie jechał. Trzeba to pewnie wyważyć. Ja osobiście zostawię, mi się podoba yy, i ja mam zamiar się tutaj udzielać, bo na Twitterze nie jestem w stanie się przebić. Odpowiadam i tak Twitter zaczynam powoli traktować i wciąż tak traktuję. Twitter po prostu jako miejsce, w którym przeglądam tych, których obserwuję, taki czerpię jakąś wiedzę. Ale nie wiem, z czego, z czego to tak naprawdę wynikało od początku do końca. Nie? Ja jeszcze tylko powiem, że ja zauważyłem, że nagle wszyscy zaczęli się zastanawiać też, co tam mają wrzucać, i oczywiście pojawił się wątek, co ja mam wrzucać, żeby mnie algorytm polubił. No właśnie, okay. bo teraz będzie pytanie: to, to, algorytm to, to, dokładnie? To, to, to jest też świetne, że ktoś zakłada właśnie media społecznościowe po to, żeby się przebijać przez algorytm. No ale okej, okay, to jest jakby inna strona medalu. Mój znajomy zwrócił mi uwagę na, na jedną rzecz ciekawą, że jak ja się zastanawiałem, czy potrzebna nam kolejna społecznościówka, to on zasugerował, że kolejna nie, ale w zamian za Facebooka, owszem, ja się zapytałem, czy ktoś jeszcze korzysta z Facebooka? On mówi, no właśnie nie, więc ja nie mam miejsca, żeby prowadzić dyskusję. Więc myślę, że jest tutaj szansa, tak, żeby to można było te dyskusje poprowadzić, tylko. Boję się dwóch rzeczy. Pierwsza, to o, którym, o czym wspomniałem, że tu zaraz będą reklamy. Może będą, to, to powinniśmy wszyscy dobrze wiedzieć, big techy, zwłaszcza takie jak Meta, to nie są firmy, które mają nam robić dobrze po prostu, bo, bo, bo tak jest fajnie, to nie są fundacje czy jakieś organizacje dobroczynne, tylko oni to robią po to, żeby ściągać z nas dane, które, które, które później wykorzystują. E, więc to jest jedna rzecz, której się boję, a druga, że za miesiąc oh. czy dwa to już nikt nie będzie za bardzo o tym pamiętać. Zostaną tam jacyś najwięksi e, zwolennicy, którzy faktycznie się tam jakoś zagospodarowali i chcą sobie coś porobić, a inni nie, bo znaczy... wiesz, no. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś faktycznie na swojej, na swojej społeczności w jakiś sposób zarabia, więc musi inwestować w to Oczywiście. i czas i tak dalej. Jest to Jest tego praca, nie? Albo jej praca. I to, i to jest mm -hmm. dla, dla, dla tej osoby praca, to okej. Okay. Ale ja serio nie mam czasu, żeby raz przeglądać Twittera, Facebooka, <słuch> tak, Instagrama, Freca, i nie wiem, Mastodona, jakbym jeszcze, jakby, jakbym z niego korzystał. Plus jeszcze, tak jak ty wspomniałeś, tworzyć na każdą platformę jakiś inny content. To nie musi być cały inny content, bo wiadomo, że core jest zawsze zachowany, ale tutaj, tutaj wrzucisz taki format, tutaj inny format, tutaj tego posta trochę inaczej napiszesz, tutaj coś tam. Wiem, że niektórym to się wydaje banał, ale to jednak trzeba od chwilę na tym posiedzieć. Dokładnie. I pewnie przynajmniej godzinkę poświęcić, żeby, żeby coś takiego zrobić, więc... Yy... Więc ja mówię, ja na razie z tą aplikację jeszcze chwilę pewnie zostawię, będę sobie w nią tam wchodził, nie wiem, raz dziennie, czy tam raz na, na dwa dni, czy, czy trzy na chwilę, bo takiej nie mam na głównym ekranie, tylko gdzieś tam. No i zobaczymy. Powiedz mi, Janek, czy ty zalogowałeś inną kulturę? Czyli dla tych, którzy odkrywają luźno przy kawie, a nie mieli okazji usłyszeć Janka w jego autorskim podcaście, to inna kultura. Czy miałeś okazję założyć profil nie. na TEDES? Czy nie? Bo nie? Nie. Ja nie mam logowałem. problem i też o tym wspominałem i napisałem do pomocy. Tylko, oczywiście, w pomocy otrzymanie odpowiedzi to jest tylko bot, tak naprawdę, póki co w mecie, albo trzeba wykupić miesięczny abonament za 50 zł, żeby dostać tą odpowiedź. Ale jeżeli klikam sobie dłużej, tak jak na Instagramie, w ikonkę swojego awatara w samej aplikacji, to mam możliwość dodać konto. I ja wtedy dodaję konto luźno przy ale automatycznie, jak jestem na tym koncie luźno i przytrzymuję przecież, żeby wejść z powrotem na swoje, to nie mogę tego zrobić. Wiesz, nie jestem w stanie w ogóle wrócić z powrotem na swój, yy, swój profil, tylko muszę się wylogować z luźno przy i wtedy mogę, jakby z powrotem zostaje logowany na swoje. Okay. I to jest jakby dziwne. Może to jest kwestia poprawienia, tylko. Yy, Wydaje mi się, że to już pół roku, że tak powiem, trwa. Albo może coś jest nie tak powiązane, bo ja mam częściowo. zrobi, zrobi operację na żywym organizmie, czyli po To weź zobacz, tutaj właśnie. A ja jeszcze. Dodam, dodam drugi profil. A ja jeszcze. O... Z Instagrama i tak zaciąga. Nie? No i super. To weź, jeszcze, to weź zobacz, tak naprawdę. A ja zobaczę, co źle robi, i może na Twoim przykładzie będziemy wiedzieli. Mm. Dwa, właśnie to, co Janek mówił też na swoim tredec, ja mu to też odpowiedziałem, że my o tym mówimy w naszym odcinku, więc macie tutaj jakby na żywo. Ale. Y... Jedyna rzecz, jaka tutaj jeszcze jest, to też było pisane w, w, w samym kanale Tredec i w samym biurze prasowym Mety, że między innymi można to połączyć z Mastodonem, tak i jakby w tej sieci bezpośrednio to, co postujemy na Tredec, może się tam pojawić i tak naprawdę pewne odpowiedzi tam będą skakiwały do nas przez protokół, który jest wykorzystywany w tym miejscu. Tylko Janek też zwróć uwagę, wydaje mi się, że to jest... Może to, co ludzie oczekiwali, trochę czystszy, trochę czystszy Twitter, bo on tak naprawdę tak wygląda. Mi się generalnie sam, e, sam wygląd tej aplikacji, już kilka razy o tym wspominałem, ale teraz, jeżeli już dłużej mamy do tego rzeczywiście dostęp i posty, które piszemy, się pojawiają, a nie znikają. To podoba mi się, tak? Podoba mi się sposób, w jaki to jest wątkowane, jak to wszystko wygląda tak naprawdę. On jest czysty, ładny, tylko oczywiście tak jak to meta na iPad'a, to też wspominałem u siebie, na profilu nie ma aplikacji, tak jak Instagram nie ma. Oczywiście mogę sobie dodać skrót ze safari i wtedy będę to widział. Bo jak sobie ściągnę tą aplikację na iPada, to ona się otwiera w okienku iPhone'owym i mogę go po prostu razy dwa zrobić, że rozciągnie mi się na duży ekran, tak? A to też mi nie o to chodzi, bo tak jak Janek. I o tym też kilka razy mówiliśmy w podcaście tutaj, y, częściowo technologicznie, to o tym, że Janek konsumuje treści na kanapie z iPada, bo jest mu wygodniej niż z komórki. I ja robię dokładnie to samo teraz, tak? Czyli ja sobie po prostu z iPadem siedzę i na tym iPadzie przeglądam rzeczy. Ty mówiłeś, że nie ma, nie ma coś takiego jak to jest na, na Instagramie, że jak przytrzymujesz tak, ikonkę. Tak, dokładnie. E, albo klikniesz dwa razy ikonkę e, profilu, żeby cię przełączało, tak? Dokładnie. Znaczy, jak dłużej. No nie ma, nie ale ma. weź, przy. Mi, mi też nie działa. Jak przytrzymasz dłużej na swoim prywatnym, nie klikniesz dwa razy, tylko dłużej przetrzymasz, to pojawia się e, twój profil. No, mi się pokazało, dodaj profil. Dokładnie, nie? no to, 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 to zrobiłem, ale jak jestem teraz na podcastowym. No to nie to... możesz się przełączyć, nie? Dupson. Dokładnie, wtedy klikasz dwie kreski, klikasz wyloguj i wraca cię z powrotem do vlogowanego twojego profilu. Zobacz. Teraz kliknij na trzy te, te dwie kreski. No właśnie to robię. Zrób wyloguj i zobacz, i wróci do ciebie i będziesz zalogowany z powrotem na siebie. No jestem. I to A jest... teraz jakbym. A, i znowu muszę wziąć do Dokładnie, profil". tak. I to jest o dość Jezu. irytujące, i ja o tym wspominałem i liczę na to, że to zostanie poprawione, bo jeżeli nawet. Ja liczę na to, że uda nam się tutaj w Trecach zbudować też jakąś społeczność, która niekoniecznie... Znaczy, są oczywiście ci, którzy nas na Instagramie śledzą, co jest jakby oczywiste, ale liczę na to, że jednak część osób uda się złapać też na wątkowaniu, bo jest to jakaś szansa dla luźno przy kawie, bo mamy super grono naszych słuchaczy i nie mówię, że chcemy więcej, ale fajnie, jakby gdzieś to też się rozchodziło i może komuś by trafiły te nasze treści, o których mówimy u nas w podcaście. Mm -hmm. I nie ukrywam, że trudne jest, jak na przykład chcę podpingować post swój albo po prostu na niego odpowiedzieć, to muszę kliknąć, wylogować się, vlogować, tracę to i muszę znowu wyszukiwać ten profil żeby to zrobić, tak? No to jest dość dziwne, może to jest jakiś glitch aplikacyjny, a może nikt nie zwrócił na to uwagi, albo trzeba mieć konto zweryfikowane, żeby to odpowiednio działało tak naprawdę, nie? nie mam pojęcia, no bo tak jak mówię, dopiero zobaczyłem, jest to głupie, ale może zostanie naprawione. Może ale... zostanie naprawione. U Janka się jego piesek, że tak powiem, wspina. Super masz tego pieska. E, a chcesz? Mogę ci go Nie, ja mam dwa pieski w domu. Ma jedno ale ma 5 ten... lat Janka się nazywa, a drugie Ignacji ma o 7 lat. Ten, ten ma 5 i pół, więc mogę tak wiesz. Nie, dziękuję. Janku, jesteś naprawdę super miły, ale wystarczy mi to. Okay. I teraz, nie, co ty w życiu bym nikomu nie oddał, ale po Ale jak się fajnie pręży w tej kamerze? I widać cię widać oh, super. Tak jest, bo patrzy, patrzy za okno. Ale ekstra to wygląda. Podziwiam. Słuchajcie, gdybyście to zobaczyli, nie będę robił zdjęcia i wrzucał na stronę, bo nie warto. Znaczy, warto, ale nie będziemy tego robić. Czy doszedł do ciebie już mam świąteczny pod tytułem Okno, już pomyte, pierniczki, pieczonkę, choina ubrana, prezenty kupione, opłatek przygotowany, jeszcze tylko awanturach. Chuj wie o co? Nie. Ale u mnie wszystko jest w zasadzie, wszystko co powiedziałeś jest na nie, ponieważ choinki nie mam, okna są od, od długiego czasu ani dla Jezuska, ani dla Jezusa ich nie myłem, więc, więc od jakiegoś czasu są brudne, mam to w nosie. Szczerze mówiąc, więc pierniczków też nie, ja po prostu wyjeżdżam przed świętami i wracam. I posłuchajcie i późno tak trzeba żyć. Ja, Janek, to podzielę się z, ze słuchaczami i z tobą, mianowicie w sobotę zrobiliśmy naskok na plantację choinek i tak jak ja już wspominałem o tym w odcinku, że miałem piłę, którą chciałem wyciąć, to moja żona powiedziała, że mam wyciąć tą choinkę, no więc stwierdziłem, że ją wytnę. Więc jak Clark Griswold. Jak Clark Griswold, dokładnie. Ja do tego też zaraz powiem, bo zaraz przejdziemy do sekcji filmowej w naszym podcaście, bo co innego tutaj jeszcze można fajnego powiedzieć. I wziąłem tą siekierkę, i pojechaliśmy na plantację. I uwaga, zmieściliśmy się w czasie, bo mojej żonie zajęło tylko 45 minut na wybranie choinki i chodzenia w grubym, w grubym błocie, że tak powiem. Ale zebraliśmy bardzo ładną choinkę. Zresztą Janek nie widział tego zdjęcia, więc wyślę Ci, Janku, żebyś potwierdził, że choinka jest piękna i ładnie wygląda, bo mamy ją postawioną na wsi. Tutaj już Ci wysyłam ładnie zdjęcie. I ona jest taka typowo wiejska, bym powiedział, taka typowa choinka-choinka, że tak powiem. Właśnie poszło do Janka zdjęcie i Janek zaraz Wam potwierdzi, że wygląda typowo świątecznie. Ładna? Widywają ładniejsze. A ale Jezus, ale ładna. Maria, wiedziałem, że tak <laughs> powiem, nie? Nie, ładna, bardzo. bardzo. Tylko... Ja, co prawda, ja co prawda wiesz, co, jak jeszcze ubierają choinkę na święta, ja, jest, ja, u mnie się zawsze robiło takie choinki, w których wiesz, przepych i splendor, nie? Po prostu wszystko. Nasrane, jeszcze jak brakowało, żeby papierem dalej to... I łzy anielskie o... były, tak? Czy jak to tam, się nazywało? Anielskie włosy. O, anielskie włosy, e, dziękuję. Włosy anielskie, jakieś tam wiesz, kurczę, papierowy aniołek, którego moja mama wrzuca od 40 lat na tą choinkę i, i dużo innych rzeczy. I ja dlatego czasem jak ktoś widzę, ktoś ubrał choinkę, nie mówię o twojej, tylko tak ogólnie. Dobra, Ubraliśmy dobra. Ubraliśmy choinkę, nie? A tam jest ileś tam tych bombek i wszystkie są w jednym kolorze na przykład. I żadnego łańcucha, nic. Ja wiem, mówię... okej, okay, no ładnie. A ja wiesz, bo ja bym też tak chciał, bo u nas też tak zawsze było w domu rodzinnym, że tak powiem. Myśmy z tatem... Choinkę zazwyczaj 24 albo, znaczy jak wszystkie sklepy były otwierane 24 i nie wypadała niedziela, to albo 23 żeśmy choinkę ogarniali i z rana e, po przyjechaniu żeśmy ją ustroili, Tam było naprawdę wszystko, plus właśnie były jeszcze łańcuchy na tym i tak dalej. Ja jeszcze pamiętam jak za dzieciaka były cukierki. A na nie, końcach. cukierków nie miałem, Janek. A kurde, bym zjadł ją od razu całą. E, ale właśnie mieliśmy też włosy anielskie i tak dalej. Czyli, posłuchajcie, to są takie srebrne, takie nie wiem, kurwa nitki, no tak bym to powiedział, świecące się, nie? Coś w tym deseń. I napieprzone tego i to tak wygląda jak trochę ten włosy anielskie. I to było ubierane, ale teraz no... Wiemy już, że z pewnymi osobami w związku nie da się wygrać i jakby... Ktoś ma zawsze rację. Znaczy, my uważamy, że mamy rację, i niekoniecznie druga osoba uważa, że ta racja jest racją. Więc ja generalnie tylko grzecznie wieszałem te bombki, żeby to wyglądało, ale podoba mi się. Uważam, że trochę za mało lampek jest, no ale już tu nie będę chciałem kolorowe lampki. Chciałem lampki homekitowe, Janek, no bo to technologiczne, że ja sobie z iPhone'ika tu kolory zmieniam. Nie, mają być białe lampki, więc są białe lampki, ale wszystko się też włącza, jak powiem Eksie, że Merry Christmas, to zapala mi choinka, jak powiem Siri, też Merry Christmas. Bo ustawiłem sobie polecenie w skrótach, to też zapala mi choineczkę i ugaśnie, więc jestem delikatnie rzecz ujmując usatysfakcjonowany. Załatwiłem to po prostu gniazdkiem. Jesz jeszcze musisz zrobić tak, że jak powiesz albo powiesz e Jingle Bells, to się na przykład muzyka włącza na, na głośniku świątecznym jakaś świąteczna Widzisz, bezica, że o tym nie pomyślałem i widzisz? muszę tak widzisz? zrobić, że tak powiem. A, a, a za rok powinnoś zrobić tak, że jak klikniesz, e klikniesz że są święta, to wyjeżdża choinka spod sufitu. Janek, challenge accepted, tylko wolałbym, żeby ona wyjeżdżała z, z, z ziemi, bo tak z będzie lasu, z, sypiani, z Nie, musiałaby zjeżdżać. Albo to. wiesz, albo żeby jakbyś miał na przykład miał sztuczną. Mhm. Bo niektórzy ludzie wolują sztuczną i wiesz, jak się ubiera choinkę sztuczną. Nie. Wyciąga się ją z szafy, ubrano mnie i po prostu <noise> Już jest. tam jest w czy coś, tylko wyciągasz i stawiasz. To na przykład klikasz i ona na, na, na przykład na takich rozłożonych wiesz, yy, torach na jakąś tam kolejkę, taką, co dzieciaki mają, no tak wyjeżdża. Na, na, Nie, to wystarczy na, na ty... To wystarczy zaprogramować Zenka, bo ja tak nazywam swojego robota sprzątającego, który jeździ myje mi podłogę i odkurza. Wystarczyłoby powiedzieć, żeby bym zrobił komendę. Zenek, Merry Christmas i Zenek wtedy podjeżdża, jakimś Cały cudem musiał, musiał, tak, bo jest biały, dziękuję bardzo, musiałby tą choinkę nałożyć na ten, na tą jakoś, a to wymyślimy, challenge accepted, tak jak powiedziałem, achievement blog muszę to zrobić, achievement 2024 będzie ogarnięty i rzeczywiście, jak mogłaby podjechać, no, niesamowite masz te pomysły, no, po prostu, ja chwytam wszystko, Janek, po prostu trzeba będzie to zrobić, ale... Wracając do tematu, jedna choinka jest i chciałem jeszcze wyciąć dwie, bo moja mama mnie poprosiła o choinkę malutką do niej, do, do domu. I jeszcze, no jako że jedno to jest na wsi choinka, a druga jeszcze w domu musi być, bo przecież w domu też musi być choinka, więc stwierdziłem, nie, jakby wytnijmy sobie tą, którą chcemy, a resztę kupmy po prostu w kastorami. I kupiliśmy jeszcze w kastorami dwie choinki, jedno do mojej mamy, a druga jest tutaj w domu w Gdyni i stoi jakby, też przy brano. Jakbym wiedział, że potrzebujesz, bo ja mam na działce na Mazurach do wycięcia świerki tylko mogłoby no. się, się nie zmieścić, bo to są takie 30-metrowe świerki. To ale... dobrze, to jak Griswold bym to zrobił i potem w domu bym to rozkręcił. Zresztą a propos Griswolda, zaraz będziemy na ten temat gadać, to bym sobie to złożył, bym podjechał, wjechał pod tira przy okazji, potem wjechał w śnieg i stwierdził, że to jest właśnie ta choinka, którą muszę ściąć tak naprawdę. I wszyscy by się pytali, czy się zmieści. Nie martwcie, nie martwcie się, bo się zmieści. Ale też miałem challenge, w którym chciałem lampki dookoła domu i po całej elewacji rozłożyć jak u Griswolda, ale stwierdziłem, że jednak może się okazać, że nie starczy mi hajsu na to, żeby opłacić potem te rachunki. Nie? Bo wiesz, jak jest, wiesz, że jak się na YouTubie tam wpiszesz, to są te filmiki, jak ludzie w Stanach Yy, całe chałupy ozdabiają i na przykład one tam w rytm muzyki się świecą i tak dalej. Super to momentami jest, tylko w dzisiejszych czasach to faktycznie trzeba mieć własny reaktor <grym> gdzieś tam na, na podwórku albo... Albo, albo farmę wiatrakową. Nie, albo dzieci i rowerki takie podłączone do generatora. O. o, i to Janek, no. I, to, i to i to się sprawdza. I bo mamy Perpetum mobile. zazwyczaj jest zima, nie ta, to jest zimno, nie będę jeździł na rowerze, ty mówisz, ale ja mam synku dla ciebie taką Dobry małą pomysł. niespodziankę. Tutaj widzisz, jest rowerek w piwnicy, dynamo podłączone. I proszę mi zapierdzielać, bo, bo lampki się nie świecą. I żeby to perpetuum było rzeczywiście mobile, to trzeba by było to dziecko posadzić i powiedzieć, jak będziesz kręcił, to nie dość, że będą się lampki świecić, na które ojcu zależy, to przy okazji jeszcze będziesz mógł sobie coś obejrzeć. Bo jak będziesz kręcił, to będzie leciało. Przestaniesz kręcić, nie będzie leciało. I wtedy zobaczymy, jaki jest wytrwały do oglądania albo do grania na Nintendo. A jak od dziecko się zmęczy, to pożyczasz syna sąsiada. Albo mam córkę jeszcze. Okej. Okay. To wtedy. Ale Na zmianę. Ta, ale jaki to jest perpetuum mobile, Jadek? Jedno kręci zmęczyło się, schodzi, to drugie kręci i to drugie odpoczywa. I święty spokój, zasypiają potem, a ja mogę w ciemni siedzieć. Nie mam potem z tym problemu i w ciszy. O Jezus Maria. No, taki Jesz... prezentów sobie życzę. Je jeszcze jest opcja. Ona jest dosyć ryzykowna, <laughs> ale jeszcze jest opcja. Masz żonę. Tutaj bym nie igrał z ogniem. Dlatego powiedziałem, że to jest ryzykowne. No właśnie, bardzo ryzykowne, ale dziękuję Ci bardzo. Ja bym się chciał jednak z Tobą ponagrywać jeszcze w przyszłym roku kilka razy, więc Janku nie będę tak ryzykował. Wiesz, możesz, to, to będzie sz szowinistyczny żart, ale to jest tylko żart. Musisz przez rok po prostu dawać jakieś bardzo bardzo delikatne, żeby się nie zorientował, aluzje, że nie wiem, troszkę, troszkę ma jakieś grubsze kostki albo coś. I ona wtedy na święta stwierdzi. Kurde, mamy ten rowerek w piwnicy, on daje to ja sobie na nim pojeżdżę. Tak bym też nie chciał zrobić, bo generalnie myślę, że nawet nie dotrwałbym do tej niedzieli, która by się teraz miała zaraz się pojawił 24, więc no, ale szanuję za dobre tipy. Tylko się zastanawiam, czy mnie lubisz, bo te tipy są dość, że tak powiem, no takie powiedziałbym ciężkie do, mogą być do zrealizowania. No podoba mi się, podoba mi się. Pamiętaj, tutaj musi być metoda kija i marchewki. Tylko pytanie, kto ma być kijem, a kto ma być marchewką? Zależy dla kogo. No właśnie, to jest to. E, dobrze, przejdźmy do segmentu filmowego, krótkiego, znaczy nawet nie krótkiego, bo my x masowo, że tak powiem, chciałem w tym klimacie poprowadzić i tak nam prawie wyszło, bo rozmawiamy o tych istotnych rzeczach. Już wiemy, że Janek jest grinczem, tak jak moja żona, czyli nie ma choinki ze swoją żoną i stwierdził, że nie wyjeżdża, ale to jest najlepsze. Gdybym tak mógł zrobić, to też tak zrobię. Nie, nie, no wyjeżdżam, tylko nie do rodziny. No i bardzo cenię to, bo zresztą rzeczywiście trochę to się potwierdza, bo ostatnie badania dotyczące samych świąt, coraz mniej ludzi, i to jest chyba około 48%, którzy wolą spędzać święta, nie, przepraszam, 48% spędza te święta w gronie rodzinnym, a już te 52% twierdzi, że woli samemu spędzać w piżamie. I nie ukrywam, że sam też wolałbym tak zrobić. Mieliśmy covidowo tak było i covidowo to było całkiem super, że po prostu różnie robiliśmy te jedzenie i nie spotykaliśmy się w tym gronie albo spotkaliśmy się krótko, czy tylko przyszliśmy złożyć sobie życzenia i po prostu każdy w swoim sosie spędził te święta i to powiem tobie, że było naprawdę fajne. Tak? Mhm. Nie, że nie lubię, ja lubię ten nasz klimat, u nas nie ma czegoś takiego, że jest awantura o chuj wie o co, jak z tego memu, ale mimo wszystko... Ja to lubię, u nas jest tak zaplanowane, że 24 są u mojej teściowej. Basi y, są. Moja też jest Basi. A widzisz, proszę bardzo. Tak się odkrywamy w tym podcaście. Widzicie, podcast łączy ludzi. Ludzi, przy kawie na kultura i każdy inny, którego będziecie słuchać, ale ten te, te dwa najbardziej. Wigilia jest o 15 tak wcześnie zaczynamy, żeby potem jeszcze można było chwilę pożyć i odpocząć a potem do nas wszyscy przyjeżdżają na pierwszy dzień świąt i będzie trochę więcej osób, ale to jest wszystkie świętowanie drugi dzień świąt odpoczywamy, więc liczę, że tak pozostanie, ja mimo wszystko lubię jak ktoś jest nie, że nie lubię swojej żony i dzieci, ale fajnie też z kimś innym czasem o czymś porozmawiać nie? No, taka cisza nastała no, chyba no, tak, 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 Chyba, chyba tak, tak. Przeprowadziłem inicjację mojego syna. To brzmi trochę złowieszczo, ale Janek zrobił wielkie oczy. Inicjacja z Bereźnicy, nie wiem o co sobie myślicie, polegała na tym, że mój syn, no ośmiolatek w lipcu, tak naprawdę, ale ten, włączyłem mu Kevina samego w domu. On w powiedział: Rodzice, kiedy wy wyjeżdżacie? Nie, ale powiem tobie, że zastanawiałem się, jaka będzie reakcja mojego syna, bo mój syn, co jest też fajne, bo widać, ja nie wiem, jak byłem mały, to wiadomo, że nie zwracałem uwagi i nie pamiętam wiele. Znaczy, pamiętam ze swojego dzieciństwa różne rzeczy, te najgorsze. <laughs> Kolana, pasy i tak dalej. Ale <laughs> mimo wszystko yy, nie pamiętam, znaczy. Nie pamiętam, że tak się bo do, do czego pije. Mój syn, jako że jest jeszcze młody, no to wiadomo, że ten, wszystko się rozwija w tych małych dzieciach, tak, I, i element poznawczy, i emocje się rozwijają wciąż, więc mój syn, jeżeli ogląda jakąś bajkę, to całym ciałem pracuje, tak, mu te emocje buzują i próbuje sobie z tym poradzić i radzi sobie świetnie, ale mimo wszystko gdzieś tam brakuje dobrego, dobrego ogarnięcia się wewnątrz. I się zastanawiam, jak będzie z Kevinem. Trochę się denerwował w niektórych momentach, ale ogólnie zaśmiewał się jak dziki. I w sobotę, i bardzo mu się podobało, ja mu powiedziałem, że jeszcze jest druga część i trzecia część, tylko przez cały film pytał się, czy mama na pewno przyjedzie do domu. Ja mówię, synu przyjedzie, ale zobacz, co on wymyślił i jak wygląda. Nie mówiłem mu potem, co się stało z, z Kevinem, czyli z panem... Mac Kalinem, tak ja nie pamiętam, nie, 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 nie potrafię tego ładnie wymówić, y, jakiego, jakiej białej mąki, że tak powiem spożywał, ale wyszedł na człowieka, tak naprawdę. Y, ale powiedziałem, że jeszcze obejrzymy w tym okresie świątecznym inne części, żeby było spoko. Fajnie mi się to podoba, że możemy inne rzeczy oglądać. Zresztą jak kiedyś na Apple TV y, Kevin sam w domu był rozdawany, że tak powiem za darmo, to ja sobie go mm -hmm. dodałem do biblioteki i mam. Tak samo jak Griswoldów y, mam dodanych, czyli y, w krzywym krzywym świętymi dokładnie tak i też puściłem Ignacemu i, i Jaśce. Ignacy no pół filmu obejrzeliśmy, bo to było akurat oglądaliśmy w niedzielę jak y, stroiliśmy choinkę. Mamy taką tradycję z Hanną, że sobie puszczamy ten, ten film. Mamy jeszcze takie dwa stare filmy z 50 roku amerykańskie albo z 30 roku yy, takie czarno-białe super filmy po prostu, że jeden, tak jakby trzy duchy do jednego faceta przychodzą, ale super to jest. Mamy to też w bibliotece. Zresztą potem poszukam Janek, to ci, to ci, to ci, poka ci pokażę, bo są naprawdę fajne. Yy, no i puściliśmy Ignacy, był, zaśmiewał się po prostu przy, przy Griswoldach, a myślałem, że ten, no też familijny nazwany, ale jest naprawdę klimatyczny i mamy taką właśnie Tradycję z Hanką, że lubimy sobie ten film obejrzeć i nie dość, że go oglądamy po milion razy, ale on naprawdę fajnie wchodzi. Nie? To tak samo jak Die Hard, który w zeszłym roku po prostu obejrzałem wszystkie odcinki Szklanej Pułapki, bo uwielbiałem to za młodu oglądać. Tak w tym roku to, co Janka pewnie ucieszy, będę oglądał wszystkie Back to the Past, Back to the Future i tak dalej, bo chcę sobie też odświeżyć te filmy i dla mnie one są też takie typowo świąteczne. A widziałem, że one są chyba na jakimś streamingu. Pamiętajcie, że nie można rozpakować prezentów, dopóki Hans Gruber nie spadnie z dachu na Katomi Plaza. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Tutaj w nawiązaniu dobrym do do No więc takie małe inicjacje świąteczne, że tak powiem, wprowadzam i ten klimat taki w czwórkę jest dla mnie super. Lubię te święta, prezenty kupione, ale Allegro mnie zawiodło bardzo. Bo w zeszłym tygodniu mówiłem o sklepie Krasna, ale teraz mam problem z innym dostawcą, który od 8 grudnia nie może mi nadać paczki albo ją nada. Ona jest w sortowni, nie jest sortownie, chcą mi oddać pieniędzy. Takie klocki szwedzkie, krzyżaczki, które się tam składa ze sobą, plus to się nazywa chyba, plus plus. Te klocki bardzo fajne, takie kreatywne. I piszę już, żeby naprawdę zawrócili tą paczkę i oddali mi te 480 zł, bo znalazłem większy zestaw o 2000 tych plusów, więcej płytek, jakiś tam kół i plus instrukcje na Amazonie za 410 zł kupiłem, dostawa gwarantowana zaraz jest. A Allegro w programie ochrony kupujących to jest po prostu istna masakra, tak? No bo tutaj poczekajmy, bo jest. Tu nie wiem, kogo chroni jak chroni i wielki napis, że zaoszczędziłem 3800 zł na dostawie smart. No Pieprzy mnie ta dostawa. A to co już z Jankiem mówiliśmy w Amazonie już trzy razy dostałem zwrot różnicy w zakupie konkretnych rzeczy, ten mikrofon do którego mówię to ostatnio 850 dostałem zwrotu, bo różnica, bo się tam jeszcze zmieniło coś, więc wiadomo, że to jest wielki gigant i tak dalej, ale ja naprawdę chcę mieć obsługę, tak? która, która, jest i te same produkty no, możemy to znaleźć. więcej są dlatego, bo ludzie chcą do nich wracać, no bo na tym, tak jak już rozmawialiśmy o tym, że najważniejsze jest obsługę klienta, bo sprzedażowa też, a nie tylko... Nie sprzedać tylko i chuj. Sprzedać i, i mamy cię w dupie. Dokładnie. Wie, więc tak, no ja akurat, tak jak mówię, przez to, że, że w święta mam bardziej wyjazdowo, to też nie, żadne prezenty, nic nie kupowaliśmy, niczego też nie oczekujemy. A no macie tak prezent, wyjeżdżacie więc... razem, nie? Tak, to bardzo drogi prezent niestety, ale, ale tak, to jest, wiesz, no to niestety no, to muszę od razu powiedzieć, że nasze rodziny nie są tym zachwycone, ale no, tak jak ty powiedziałeś na no, 52 Deal with it. OK, Okej. Dokładnie. E, więc y, wiecie, no, też trzeba tego spróbować. No, to jest coś, o czym sobie mówiliśmy już pod od paru lat, że chcielibyśmy też zobaczyć, jak to będzie. E, może nam się nie spodobać, choć wątpię. E, ale to trzeba spróbować, no i zobaczyć. no Bo to jednak wiecie, najważniejsze jest, żeby podpocząć. No, u mnie ja nie mówię, że my się tam. Żyremy nie wiadomo jak na te święta, ale to, to nie jest, wiecie, jak w filmach. No, no nie, no wszyscy, jest, oczywiście, świecą, trzymają się za ręce i śpiewają kolędy, no. Nie, to tak nigdy nie było i tak chyba nie będzie w ogóle, chociaż nie wiem. No zwłaszcza przeraża mnie, wiesz, co ta, ta kupa żarcia. To jest po prostu. Tak, i ja też jestem tym przerażony zawsze. I, I my na przykład w zeszłym roku wyjeżdżaliśmy zaraz po świętach, mhm. więc tego żarcia mieliśmy, no od groma mieliśmy tego jedzenia, bo wiadomo, jedna mama, druga mama, i weź jeszcze troszkę, weź jeszcze mhm. to i 5 kilo sałaty, sałatki, 20 kilo mięsa. Królowej i jeszcze, polskich świąt. I jeszcze, jeszcze 10 kilo ziemniaków. I, I ty nie masz co z tym zrobić. My po prostu w zeszłym roku to, co nam zostało, było tego sporo, w dniu wyjazdu oddaliśmy do jadłodzielni. O super. Bo stwierdziłem, że no nie będę tego wyrzucać z racji no, samego nie wyrzucania jedzenia, starania się nie robienia tego. Dwa, no to by było wyrzucenie też tej pracy, którą ta no, obydwie mamy Zrobiłem. poświęciły. Mhm. A, a trzy, no, stwierdziłem, że skoro ja nie skorzystam, to może ktoś inny będzie chciał. Więc i tam jakieś wiesz, jakieś właśnie mięso, jakieś sałatki, jakieś ciasto. No to, co, to, co wiedzieliśmy, że jeszcze możemy trochę tam podjeść, to, to wzięliśmy, a resztę oddaliśmy, bo stwierdziliśmy, że są niestety ludzie, którzy nie mają takiego szczęścia, że mają, może ktoś im przygotowuje jedzenie na święta, a pewnie też chcieliby coś zjeść, więc pewnie im się przyda. Więc Coś takiego polecam, jeżeli coś wam zostanie. I jest jeszcze świeże na, na tyle, że można to spokojnie jeść, To, a nie chcecie właśnie wyrzucać, yy, czy nie chcecie, żeby zalegało wam w lodówce, a potem się zepsuło, to po prostu oddajcie, bo są ludzie, którzy na pewno z tego skorzystają. I zobaczcie, jakie piękne, że tak powiem, podsumowania tutaj są ładnie wrzucone. I zobaczcie, jak tu można też. Y, 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 jednak Jankowi nie prze, przyświeca tylko Grinch, ale też jakieś człowieczeństwo tutaj się pojawia. Bardzo dobrze, no jestem zadowolony, Janek, z Ciebie. Żyć nie umierać. Cieszę się, że takie pozory przynajmniej udaje mi się Wyciągnę... tutaj stworzyć. <laughs> Żeby nie było, nie? Dobrze, no to w takim razie czy mamy coś jeszcze, Janku, do dodania w naszym dzisiejszym odcinku połączonego z dwóch? Wiesz co, nieszczególnie, coś tam miałem wpisane na listę, ale to może sobie spokojnie... Poczekać, poczekać, nie? Na przyszły, więc... na przyszły raz więc tak sobie zostawimy, ale... Mimo wszystko święta posłuchajcie spędzone w gronie rodzinnym tutaj to są y, lub też nie? Ja mam nadzieję, bo na pewno przyjdzie ten okres, że będziemy chcieli sami i pewnie tak zrobimy. Ale ja póki co lubię gdzieś tam rodzinnie. Oczywiście to jest męczarnia okrutna y, i z jedzeniem było zawsze tak jak to Janek powiedział, że tego jedzenia było za dużo, a teraz my się też y, mamy na tyle zorganizowaną i jedną rodzinę i drugą. To jest tak, że każdy coś przywiezie i tego jedzenia starcza. O go nigdy za dużo nie jest, tak bym powiedział, a gdzie niegdzie nawet znika, i potem jest pytanie, czy jest jeszcze pasztet. I go to już nie ma, więc też liczę, że tak. Mo moi moi rodzice i moi teściowie postanowili, no skoro my się tak nie integrujemy wszyscy, w sensie my, my z żoną, z nimi wszystkimi, to oni się sami integrują i razem wyjeżdżają na wakacje, sylwestra i tak dalej, więc no to... bardzo się polubili, to jest dla nas dobre, bo wolę tak, niż żeby się mieli zabijać. Ja jeszcze tak, żeby utrzymać ten taki typowy dla mnie świąteczny, świąteczny nastrój. Wczoraj zacząłem czytać książkę, to jest reportaż Jacek Hołub Beze mnie jesteś nikim. Przemoc w polskich domach. Bar bardzo dobre. Przeczytałem wczoraj chyba z 50 stron i powiem wam, że to jest książka, która mnie dojedzie, bo to, to co się tam czyta, to jest straszne. I nie mówię tego w takim kontekście, żeby zepsuć nastrój, ale pomimo tego, że no według, tak jak według Gedama, trochę jestem tym grinczem, <grym> ale, <grym> ale dbajcie o to, co się tam w tych domach waszych dzieje, bo, no bo to, co ja czytam w tym reportażu, to wiem, że są ludzie, którzy mają no naprawdę przerąbane, ciężko. przerąbane, bardzo ciężko mają w domach, i to nie z własnej winy, tylko tam po prostu z różnych innych względów. Więc jeżeli u was jest, jako, jest jakoś znośnie, i, I macie na to siłę, to tam trochę to popielęgnujcie, bo, bo wiadomo, że, że nie zawsze jest idealnie, i tak samo ja mówię, ja też chcę wyjechać sobie teraz na święta i trochę spędzić je osobno, ale, ale są takie sytuacje, że warto jednak trochę tam, wiecie, czasami porobić nawet taką dobrą minę do złej gry, nawet jeśli, jeśli coś wam do końca nie leży, ale jeżeli nie, nie uderza to jakoś w wasz dobrostan i w wasze poczucie. Tego, żeby było wam OK, no to czasami może nawet warto się trochę tu, taki cudzysłów robię, poświęcić i po prostu spędzić tam jeden czy te dwa dni i, i żeby innym było miło. O Jezus Maria, jak to ładnie powiedziane. Nie wiem, czy to jakkolwiek zakończyć. Ja tylko powiem, że Janek kupiłem sobie Ilona maska na Kindle i czytam. Jest bardzo przyjemnie, że tak powiem. Okay. Rzeczywiście to, co powiedziałeś, szybkie, krótkie rozdziały. Zaczytuję się, jak mam chwilę przy kawie albo przy herbacie, i jest naprawdę bardzo przyjemnie. To co, przejdźmy do życzeń, bo tutaj życzenia będą dwa razy, bo jeszcze to jest pierwsza część naszego świątecznego odcinka, druga część będzie jeszcze z chłopakami. Czyli z drugą resztą. No to może ja bardziej złożę, bo ty jeszcze się tam możesz złożyć z chłopakami A to w takim razie, więc po co dwa razy życzenia składać? E, ja bym wiedział, ten sobie coś przygotował, ale powiem tak z głowy, że wszystkim słuchaczkom, słuchaczom i osobom słuchającym e, życzę po prostu tego, żeby te, ten czas był dla Was spokojny, zdrowy, bo ja akurat mam. Moja, moja, moja druga połowa yy, mojego gospodarstwa domowego akurat leży z COVID-em, więc, yy, więc życzę wam zdrowia. Uważajcie na siebie, bo jednak yy, nie tylko COVID, tylko w ogóle nie taki sezon jest ta pogoda. Jeszcze tam szaleje tak. Raz, jest taka, raz jest taka, więc łatwo coś złapać. Yy, życzę wam tego, żebyście yy, mieli, o, mieli z kim i o czym sobie porozmawiać w święta i nie w święta, po prostu mieli drugą osobę, czy tam kilka osób, z którymi możecie sobie za... spędzić miłe chwile, porozmawiać, czy obejrzeć sobie film, jaki tam lubicie w tym okresie oglądać. Po prostu, żeby to były dla was takie też dni oddechu, od tego codziennego szaleństwa, które, które panuje. Wiem zwłaszcza, że jak osoby, które pracują na przykład w marketingu, to wiem, jak wygląda Q4 w marketingu, więc, więc życzę odpoczynku od tego. No i żeby ten nadchodzący rok był lepszy od poprzedzającego, a gorszy od następnego, więc, więc tego życzę, żeby, żeby wszystko było po waszej myśli jak najczęściej. I co i tyle. No. Po prostu. Bądźcie szczęśliwi, dbajcie o siebie i stawiajcie siebie na pierwszym miejscu, żeby zawsze tam było u was dobrze. Dobra, dzięki. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Słuchaliście LPK Podcast. Zapraszamy na www.luźnoprzykawie.pl. Do usłyszenia jak zawsze w piątek punktualnie o 7 rano. Ho ho witajcie w świątecznym odcinku Luźno przy kawie, to odcinek 27, siódmy odcinek ósmego sezonu, świąteczna aura, mamy 21 grudnia, za trzy dni, tak, za 3 dni Wigilia, święta już za rogiem, a to wasz skład na dzisiejszy emocjonujący wieczór. Adam Borodo, Maciej Welc i Adam Sabina, tak, w starym składzie, ale... Ładnie to powiedziałeś, ładnie zacząłeś tutaj. jeszcze w tle polecieć? O tu mam takie coś. Zacząłeś jakąś muzykę świąteczną, ale to nie mam. Nie wiem, czy nas nie zdejmą, więc nie będę tego robił. Yy... Ja się zastanawiam, czy ciebie nie było słychać w intro, jak powiedziałeś: poczekaj. Nie, nie było słychać, bo ja. Tak? Tu miałem, tu A, wszystko do, jest, no dobrze, przepraszam. To wszystko jest Ja słyszałem na odsłuchu, to myślałem, że. Na słuchu mogłeś słyszeć, ale nagrywał A. się tylko łóżko, się nagrywało. Widzicie? Tylko. To jak Widzicie klikasz, jaka to... technologia. Teraz, jak ja tu kliknął, to tylko mnie będzie słychać na nagraniu. No tak to miałem. Sprytnie, sprytnie. No, tutaj się wszystko zrobi. Ale mądry sprzęt masz. Ehm, drugi odcinek, bo to w gwoli ścisłości, bo we wtorek nagrywałem z Jankiem odcinek. I mamy taki bonusowy odcinek dla naszych, yy, trochę takie, yy, to co oczekiwali wszyscy, czyli że będzie gdzieś tam na żywo, to zrobiliśmy trochę wydłużony ten odcinek i mamy już godzinę rozmowy z Jankiem i teraz z resztą składu, ale niemal sera niestety podczas dzisiejszego końcowego odcinka do końca tego roku, tak naprawdę 207. Napisał, że nie może. Znaczy, Leser generalnie ma dwie teorie. Teoria numer jeden jest, znaczy teoria, w sensie wytłumaczenie. Prawie Wytłumaczenie, prawda. wytłumaczenie numer jeden mówi, iż, iż dopinamy czwarty kwartał, mam bardzo dużo pracy. Wytłumaczenie numer dwa, nie chce mi się. To ja bym bardziej powiedział, że tutaj to nie chce mi się. to oczywiście, Kuba nie, Kuba nie. Ale tak, posłuchajcie, dzisiaj słyszymy się dalej, więc mamy taki dwugodzinny odcinek. Pytanie, kto dotrwał do drugiej części? A czy my jesteśmy drugą częścią? Drugą częścią. No dobrze, tak, tak priorytety stawiasz? Nie, ja tak po nie prostu rozumiem. mam ustawione w, pro, w tym mam tak pro, programie ustawione, że najpierw mam jedno złożone i teraz czekam, żeby dorzucić nasze A, audio drugie. Dobrze, nie? dobrze. Nie, odcinki z Jankiem też są bardzo, bardzo ciekawe zawsze, więc. Nie. Yy... Słuchajcie, możecie nas zawsze na raty posłuchać, nie? Może A być tak, pierwsza jak, rata, druga rata. Jak będą, będziecie wiedzieli, że za wigilię będziecie zaraz siadać, to możecie najpierw, że tak powiem, przysłuchać trochę, potem zawołają na pierogi w tle może lecieć też, w trakcie też pirogów. Tylko, że to musielibyśmy zaśpiewać wspólnie <noise> wtedy coś. No. Ignacy ostatnio przychodzi ze szkoły i przyleciały do Berlina bombowce. Ojej, takie, A nie, jakieś nie, nie na i takie jakieś dziwne rzeczy zaczyna śpiewać. To chyba złożyć. I tam jakieś bomby zrzuca, żeby był pokój jakoś tak dziwnie. Ale to kolega przeniósł podobno, no. bo ja takich rzeczy nie śpiewam. Ale fajne, jak dzieci czy przychodzą, takie rzeczy śpiewają ze szkoły, to wiesz, że... Same raczej nie wymyślają o bombowcach w Berlinie. Więc wydaje mi się, że tam rodzice chodzą, ten, albo starsi m, bracia czy siostry, nie. No z TikToka. Kto wie, może na TikToku tak jest. Nie, ale wiesz co, całe szczęście te, te, te dzieciaki siedmioletnie to jeszcze nie uświadczyły TikToków. Okay. No pewnie niektóre to, to, doświadczyły, niektóre może. nie. Język. Jest jedno, a w ogóle mam u syna w klasie jest chłopak, który Kibla strzelił jest pierwszy raz w pierwszej klasie. Oh. No, dowiedziałem się wow. o no. y, Chłopczyk jest z Ukrainy, no y, nie chciało mu się wybitnie uczyć. Pani mówiła ostatnio, że mu się po prostu wybitnie nie chce uczyć, więc no, nie chce się asymilować. Tak? Okej. Okay. Ciężka, się ciężka sytuacja. Szkoda. No ale tak to mniej więcej działa, więc. Y, ale Kuba się z nami asymiluje, tylko rzeczywiście y, Kuba z zmęczony ilością pracy, którą ma, więc y, muszą wam wystarczyć. Cztery głosy w sumie zgadza Cztery, się. No. Cztery, Cztery, sumie. Tak się zgadza. Nie? Liczba, li, liczba bazowa się zgadza. zgadza. Tak naprawdę wszystko natomiast, zostało. E, nie, no, natomiast czwarty kwartał dla niego to. No wiadomo, jak w każdym tak naprawdę. Okres świąteczny przede wszystkim. No tak? właśnie, no, okres... Zapraszamy na kawa w biurze, jeżeli chcecie dołożyć kubie pracy jeszcze więcej. Właśnie. Tak, bo nie ma co robić, to I jeszcze, jeszcze kawę, ten, dokładnie, kawę. kawa Dokładnie, za uciekaw. LPK 2023, jeszcze 2023 tak jest. Jeszcze dokładnie do końca tego no, roku. Właśnie. Czy my jeszcze planujemy z, przed nowym rokiem? Czy to jest? też łączymy. Znaczy no to zobaczymy, na końcu ustalimy, ale myślę, że uda się, bo tak częściowo w pierwszej części mówiłem i mówiłem, że w drugiej części usłyszycie, więc pewnie nam wyjdzie, czy uda nam się spotkać jeszcze przed Nowym Rokiem i dograć odcinek, czy jednak spotkamy się dopiero po Nowym tak, Roku. Sytuacja jest, jest płynna. No ja pisząc, yy, pisząc opis poprzedniego odcinka, tak myślałem sobie, a może napiszę, że w przyszłym będziemy, a, yy, że w... Yy... Co, nie słyszysz? Nie, y, sprzę sprzęgło. A, a z... się, się bawiłem kablami. Cieka, ja, ci te, ja ci dam ci jakiś kabel do zabawy, chcesz? Y... Maciej chcesz kabel nie, 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 do zabawy. Mam takie piłki odstresowujące, może chcesz co? coś sobie tam pościskać. Tak. Chciałem w opisie napisać, że no, w przyszłym odcinku to w czwórkę nawet będziemy i w zasadzie to się nie pomyliłem, bo będziemy, ale no nie, nie, nie tak jak myślałem. Ach, y... No ale chcemy w czwórkę, nie? Tak, tak, tak. No to, to się zgadza. A dobra, ale, pyta no? a, dobra. kto Pytanie kto też... podstawowe, bo było pytanie też z Jankiem i zadałam to samo pytanie. Jak święta, czy już jesteście gotowi? Aż to, czy wy dużo robicie na święta w ogóle? Czy robicie cokolwiek na święta? No, ja tak rodzinnie dosyć. Jedę y, wigilia z jedną, z, z najbliższą rodziną, no z, w sumie z, z rodziną z jednej strony, dru, y, pierwsze święto uh -huh. y, tak bardziej kameralnie, okay. i potem y, drugie święto z drugą częścią rodziny. Więc okay. tak. Y, no ja właśnie, świętujecie dwa dni? No myśmy nie tak, wiem, tak, myśmy w zeszłym tak. roku o tym rozmawiali, ale świętujecie też pierwszy i drugi dzień świąt, tak? Ja, ja, ja tak, u mnie tak i um, jeśli chodzi o gotowość, to, to, to jeszcze zaraz wrócę, natomiast uh, pierwszy wigiliał moich rodziców? A. A 25. Patrzę się na Tosie, ale nie pamiętam, co robimy, ale coś robimy. Natomiast 26. E, urodziny Tosie na pewno jesteśmy, więc mamy, mamy, mamy już tak ro, rozlokowane te święta. Natomiast e, jeśli chodzi o przygotowanie, to właśnie chciałem Wam zadać, czy prezenty już kupione, bo jak widzicie no patrz, e, tam przy mojej, e, znaczy mojej choince, mimo że te prezenty będą transportowane do moich rodziców, to potem możemy wrzucić na relację z tą marną, moją choinką, która. która to nie mnie, jest choinka Adam. No to jest, jest krzak, To kurwa. jest araukaria. Aż zrobię teraz że będziecie e, mieli e, wytłumaczenie w odcinku. Co to za gatunek? To jest araukaria. Araukaria to taka roślina, która... nie brzmi jak świerk. No, ale... <laughs> Po powieszeniu bombek wygląda jak chynka. Aż to teraz Nie, no nie, jest, ma igły, to, to jest jakby... czy się, nie? Jest myślę, zielone, ma igły, jest to jakby... wystarczające. Czekaj, zaraz De... napiszę, zadam pytanie teraz u nas na Instagramie, żeby poszło ładnie szybko. Ale wyobraźcie czy sobie, że to jest krzak, czy... to, że ja <sadzimy> <sadimy> twierdzi Adaś. Tutaj sobie, oznaczymy Adama, żeby nie było... <twierdzenie> tak, ja zaraz to udostępnię. Natomiast tam widzicie, jeszcze na dole jest parę prezentów i właśnie to będziemy... <twierdzenie> chciałem powiedzieć, że my przychodzimy tutaj, widzimy pod choinką prezenty, a żaden dla nas. Ale a skąd wiesz? A, 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 może będzie To ja pytanie, mam tak, nadzieję, że to się nie, nie, nie zmieni, bo chciałem powiedzieć drugą część, że jest to zrozumiałe, ponieważ ja na przykład też z pustymi rękami przyszedłem A teraz się będzie głupio, jak dostaniesz prezent Teraz będzie mi głupio, nie? teraz no, na... widzisz. wytniemy to Adam Wytniemy <laughs> to Ale tak zupełnie na serio właśnie chciałem was zapytać no bo jak widzicie, ja już jestem super przygotowany pierwszy raz od dawna nie, 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 zaraz, pytanie jest, czy Jezusek już widział że okna? Myć o. okna Nie będzie... jesteś kurwa przygotowany W sobotę u moich rodziców będę mył okna sprzątał i robił cały a Będziesz latał na szmacie? Dokładnie. Będę Harrym Potterem <laughs> świąt. W sensie będę Wiesz, nie na miotle, tak, w sumie na miotle też będę latał. No ja tutaj wyświetliłem podkurze. Jezuska u siebie i taki Jezusek z napisem przyjdę i sprawdzę, czy umyłeś wszystkie okna na 100%. I tam no. dodane jeszcze takie słowo na S? Nie, 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 tam jest jeszcze ja właśnie, właśnie okna taki... wymyte, zrobione, wszystko, tylko teraz okay. jeszcze awantura o chuj wie o co, nie? To ja widziałem takie, tego że właśnie takie zbliżenie na twarz, przyjdę, zobaczyć, czy wymyłeś wszystkie okna, skurwysy... I tam taki A, ten to może ten wypikasz to. Nie, nie wypikam, A. bo akurat nie mam, no to to może tak wypikam, no. Eee, Reakc gdzie muszę? Gdzie jest? live reakcja na, na rzadki. Ja nie mogę zrobić ankiety, tak, nie, tak, nie. O, nie, to jest tylko zadaj pytanie. Adam poznaje Instagrama. No, no, ca no, cały no, czas no, ale, od nowa wszystko. A, zadaj pytanie. Nie. Natomiast ee, pol, wrzucam pol. ci e, to piłeczkę do ciebie, Maciej, no bo jak widzisz, ja mm. jestem super przygotowany. W zeszłym roku nie byłem, w zeszłym roku 23 <laughs> kupowałem Ale czekaj, prezenty. Super przygotowany, Adaś, ale super przygotowany, bo prezenty są, tak? No to w sensie... Czy macie już wszystkie kupione prezenty? Bo Impost i Allegro dostarczą jeszcze przed świętami, więc nie. macie ostatni. Allegro nie współgra. Ostatnie dwa odcinki. Nie miałeś pewnie okazji przysłuchać, ale Allegro to nie jest. Krasna Algosia. Krasna Algosia. No, nie mogę. I przy okazji jeszcze dodatkowo teraz następny, o tym rozmawiałem z. To jest w segmencie, który jest przed tym naszym odcinkiem i następną firmą, która stwierdziła, że kurwa wypnie się na mnie i będzie krążyła z klockami, że tak powiem, znowu sami przez Allegro i znowu program ochrony kupujących nam zawiódł, więc zrobiłem ten sam zakup na Amazonie, zapłaciłem za 2000 więcej takich klocków, plusików, że tak powiem, zapłaciłem mniej niż na Allegro u sprzedawcy. I przesyłka już czeka na mnie w paczkomacie w tej chwili. A tam, się od, a tam się od 3 grudnia wysyłają tą paczkę do mnie. Czyli impost impo, impo, impo dowiózł. Mnie wczoraj impost uratował. Amazon. Już, Amazon. Tak, 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 No ale dostarczył w sieci finalnie paczkę impost. Ja miałem yy, stres, stres, stresik bo um, paczka, którą zamówiłem w listopadzie jeszcze, e, prezent dla mojej kochanej siostry, e, postanowił sobie nie wysyłać żadnych informacji, jakby libristo, e, moja droga księgarnią, <grym> który zamówiłem przez Empik, do, jakby, który ścią, ściągnął to właśnie z księgarni Libri, libristo, natomiast finalnie okazało się, że Łysy dał radę i spełnił obietnicę i dostałem do paczkomatu wszystkie prezenty. Ja zawsze ja zawsze jak dowożę... A, Tosia to jeszcze kręci głową, bo to się ma jeden prezent. Prezent z Amazona, który jej nie doszedł, więc jeszcze Ale a propos... też do paczkomatu? Nie, Dosia mówi, że nie pamięta. Czy ja, ja dzisiaj ja dzisiaj nawet odebrałem paczkę też z, z paczkomatu, ale, ale temu? miała przyjść z temu. Ach, tak. tutaj temu. widzę połączenie e, pełnych tych. Miało, e, miała iść do mnie do domu ale uznałem, A przekieruję to do paczkomatu i nabiję statystyki. Aż nie, to pacz, paczka Impostu to paczka impostu. tak? Ale... ale tutaj chciałbym tak płynnie przejść. Tekka, nie. Bo. A smacznego. Że Ty już jesteś gotowy na Jezuska. Umyłeś okna? Nie, nie, myłem okien. One się same myją. Nie, Pani, pani Renka przychodzi co piątek, za co bardzo Pani Rence dziękuję. I Pani Renka doskonale myje okna. Mm. Dawno nie myją okien, co mi bardzo cieszy, ale do czego dążę? Kiedyś, nie wiem, 3-4 lata temu, Imp no Impost był popularny, jest popularny, co jest oczywiste, ale pamiętam akcję w, z początku grudnia już. Kiedy dostawałeś informację, że twój mobilny kurier już czeka pod paczkomatem, żeby odebrać i masz czas tam do 22. Ale zdarzyło mi się już dwa razy do paczkomatu, którym nigdy nie był przepełniony w żaden sposób, że dostałem dwa razy przekierowanie. Jedna paczka czeka w paczkopunkcie... Jezus, nie pamiętam, w którym miejscu. Ale w ogóle daleko od Orłowa, gdzie zamawiałem. I jeszcze... A, jeden na Legionów, a drugi na Circle K, nie? Czekał. Więc jakby... No, jest trochę problem. Dochodzi, ale trzeba jakby zupełnie inne miejsce się udać. I zupełnie nie rozumiem, dzisiaj pan aferę zrobił i opiepszył panią na stacji benzynowej, że dlaczego to jest tylko do 18 możliwość odbioru? On zamawia ona 24 godziny na dobę i tam ma być dostępny. Dlaczego to do niej przywożą? Na co pani odpowiedziała, ale proszę zadzwonić na imię posty, ja panu nie pomogę. No i no. dobrze. No, nie, ale no szczerze, odpowiedziała też tam. Nie, ale siłą rzeczy same prezenty to trzeba robić od początku do końca, już na samym początku. nie? To już jest hmm. sprawdzone. Myśmy też zrobili, wszystko jest gotowe. Jeszcze dzisiaj ostatni raz wjechałem do Riviery i zdziwiłem się, bo za 50, zanim Riviera w Gdyni była otwarta, to jest czwartek, 21 grudnia, jak to Maciuś na początku powiedział, była kolejka już do wjazdu i się przestraszyłem, że, że przed... za 50 nie będę w stanie stanąć, ale stanąłem. Nie był problem. O! Nie, to my ostatnio walczyliśmy w forum. Generalnie było bardzo wczoraj. Ale tam zawsze, nie? Jest masakra. Jest walka o A jeszcze do tego, pamiętaj, jest jarmark. Więc jarmark A, w no połączeniu tak. z zakupu holizmem ludzi oznacza mieszankę wybuchową, że tam się naprawdę nie to da prawda. Centrum Gdańskie jest po prostu wow. Dobra, to my pewnie zaraz będziemy jeszcze o świętach gadać, bo mam tu jeszcze kilka tematów przygotowanych, ale macie jeszcze płynnie przejść z paczki do... Do tego, ile paczek 19 grudnia dostarczył impost. Bo jest to rekordowa liczba. jest A, to jest, tak? 11 milionów paczek w jeden dzień. W jeden dzień? W jeden o, dzień beka. 11 milionów paczek. Czyli ponad co czwarty Polak odebrał tego dnia paczkę z. Ale to, jest, yy, to może być? 19 to był co? To był. Yy, dni temu. Wtorek. wtorek, wtorek. Ale dzień to powiem mi, tobie, chyba. że tak samo ja w piątek zamówiłem, bo no to był jeden jedyny prezent, który mi zabrak mm, dla Ignacego. Nie pewnie nie będzie słuchał podcastu przed niedzielą, więc nie ma mnie w domu. Nagrywamy u Adama. Więc kupiłem mu Spyro, Gierkę na Nintendo Switch. Mm -hmm. To też o. był segment, o który prosili nasi słuchacze, żebyśmy trochę też o grach pogadali świątecznie, co będziemy grali, albo co można zagrać i tak dalej. Więc to pewnie zrobimy w każdym, w każdym razie. Zamawiałem w piątek i media, ekspert się mnie zapytał, czy chcesz dostawą na sobotę, na co ja stwierdziłem. Fuck it, po co mi w sobotę, jak w poniedziałek dojdzie, wciąż będzie ok, tak? Czyli poniedziałek mm. to tamten 17, tak? Czy 18 grudnia mówię, mm, chwytam. No ale generalnie paczka w niedzielę wjechała do paczkomatu, więc nie musiałem płacić 5 zł za tą paczkę, a gra za 112 złotych, że tak powiem, wjechała do paczkomatu w niedzielę, więc yy, też zupełnie się napędza. Zastanawiam się, jak z rozliczaniem tego, bo z drugiej strony on wjeżdża. I zwróćcie też uwagę, że tam naprawdę jest ciągłość. Oni co chwilę podjeżdżają po ten paczkomat i potrafią nawet po północy podjeżdżać i tam tak, się tak, tak. trzaskać drzwiczkami. nie? Tylko, że tak jak ja zobaczyłem, u nas jest kultura, to można powiedzieć, że u nas nie ma kultury. Paczkomaty założone w Anglii czy gdzieś? Wszystkie, czy we Francji, wszystkie poodginane, nie? bo generalnie. No to we Francji, się we do, w Anglii jest ok jeszcze, ale właśnie się we Francji dostać to do środka. Problem. A u nas generalnie jeszcze takie. Nie, jest, że... ja nie widziałem szczerze że takich jak, no. Mm -hmm. No właśnie, tak. powiem wam. A śmiesznie jest czasami, jak jest dużo zamówień naraz. To słyszałem, tata miał wtedy historię, że raz chciał nadać paczkę. No. I y, naraz przyszło chyba przed on i jeszcze chyba z pięć osób, które wszyscy przez aplikację coś nadawali i odbierali. Wszyscy naraz otworzyli paczkę. <laughs> Nie było i wiadomo, Ktoś, którą do i ktoś włożył paczkę do tam, gdzie mój tata miał nadać. Także y, znajoma, do której tata wysyła paczkę, dostanie czyjś, czyjś pakunek. Kto, okay. Co to będzie? Nie wiem. O, nie wiem, Ale, nie do domu, to, Ale to też właśnie było, Ale to jest ta walka. Jest, jest zamieszanie. Ale to jest, posłuchajcie, to walka, o której ty mówisz. Stoję, podjeżdżam pod poczką, a pani się na mnie patrzy, ja na nią. Ona na mnie, ja na nią. I obydwoje mamy telefony. Poczułem się jak z jakiegoś westernu, których nie ciętnie oglądać, nie? Obydwoje wyciągamy telefon, a ona miała większy. No, sorry, no. no niestety, tak wyszło. Ona ale z ja byłem, Ale właśnie, i przez to miała krótsze kciuki, nie była odpowiednio w stanie szybko trafić w ten przycisk, więc ja ten i zostaliśmy do ciebie, nacisnąłem. To ja! Ona się spojrzała, tak, bo jeszcze nie zdążyłam kliknąć, otworzę, ja widzi pani Sadziłem tak to się Buh! robi. Tak to się robi na dzikim zachodzie. Tak to działa tak naprawdę, więc można by było zrobić takie zawody, ale w ogóle... Ta propos impostu i gratulujemy w wyniku 19 11 no, 11 milionów. 11 milionów paczek. Obsu... Właśnie czy... to jest... ciekawe jak to liczę, bo to jest napisali 11 milionów obsłużonych paczek. Czyli Prawdopodobnie paczek, otwarcie, które... zamknięcie i wsadzenie w... to może być na tej zasadzie. No właśnie, czy to, to może się podwójnie, że i dostarczenie, no, i odebranie. Jedno, że... no, ale mimo nie... wszystko no tak, 11 tak, milionów, tak? To... I tam było jeszcze podane, że liczbę miliona obsłużonych paczek przekroczyli dopiero w 2019 roku. Co pokazuje, jak przez te 4 lata. Prężnie. O, Crisis, naprawdę to ja tak. nawet o tym nie wiedziałem. Jesus, a teraz w jeden dzień 11? Uf. Dzisiaj jedna, miliona no, dziennie. R... miliona w ciągu dnia w 2019 no roku r... pierwszy raz r... Ale, barierę. No to różnica. Przy okazji no. Impostu pojawił się też właśnie taki ten, że jest jakaś jedna osoba, która w sekundę odbiera paczki zawsze. To jest kurwa możliwe? Jak? No właśnie nie wiem, czy ma buty może albo jest pracownikiem Impostu, może nie. Jest, nie, może z kurierem Impostu, bo ja za wiem. paczkę i odbiera. Ja wiem, ja wiem, jak to jest zrobione. Nie? Już tam dojeżdża, jest projekcja, która się strona otworzy. Ja wiem, to jest rodzina, z tej karty wielkiej rodziny. I tam stoją wszyscy. Jak traktujesz małe dzieci? No, żeby robiły, nie? Muszę jakoś zarobić na siebie. I generalnie wszyscy obstawiają i jest synek albo córuś. Brian, Karyna, czy cokolwiek. I tam polega na tym. Ja otwieram, ale to jest nasze no, życiowy po prostu mus, tak? Musimy odebrać paczkę w jedną sekundę. I tam jest akcja. Jest, chodzi o to, że proces. Yy, bo tam się wyświetlało kiedyś, teraz są też takie ja bez ale bezekrany... na, tych, na tych z ekranem jak się tam wpisywało i yy, tak dalej, to się wyświetlało, że o, całej zajęło ci 24 sekundy. Yy, ale I to, o się... to chodzi? Czy, że... Tak, tak, tak. tak. Okej, okay, myślałem, że sekundę nie... po włożeniu paczki. Nie że no, jest sekunda. Kurier... Zaje... Proces, nie wiem, no, odebrania paczki zajął ci sekundę, po prostu jedna sekunda. Jest to do zrobienia, jest to do zrobienia faktycznie. Jak... No ale jak masz właśnie a, rodzinę, która a, stoi i tym... obstawia. No, no, dobra. Tylko teraz patrz, masz gówniarza, nie? Nie sięga do trzeciej półki co teraz. <laughs> No, musimy mieć drabinę. Przecież z drabinkami takimi Albo małymi. z drabinkami, albo matka właśnie ma takie rolki, ona nagle robi podjazd, kop w dupę, on podlatuje do góry, wyciąga i zamyka w locie. No. A, ja, ja myślałem, to że jeśli chodzi o to to odebranie paczki od dostania powiadomienia, jedna sekunda, bo to by było... Nie, nie. wiem no, czy no, pamiętacie, nie. ale Impos w tym roku nie. miało tą loterię, że... Główno hmm, ludzie wygrali, nie? Y, że jak w przeciągu godziny chyba... Że jak w przeciągu godziny odbierzesz e, paczkę, to może... kod to możesz wtedy uzyskać... Yy, wygrać bilet wygrać... na mecz polski. To rok temu było przed mistrzostwami... Ale strzestami... na Forda Mustanga też yy, tego machał. A, machę. faktycznie. Dwa lata Zresztą. temu dostawało się kody na e-booki i odbierałem specjalnie w poniżej godziny I kurwa nigdy nie dostałem tego kodu. Przez to kupiłem sobie kod na Legimi sam. <laughs> Taka żenada, nie? Yy, no, ale to... Ale próbowałeś, to widzisz. Na, na przykład u nas... Zawsze się staram. Yy, powiem tak, na jesieniu jest jeden paczkomat, który jest bardzo, bardzo okupowany. I to tak bardzo, że zawsze przenoszą nam do innych w okolicy. No one są bardzo blisko na. jak się jedzie Myśliwską, po prostu to tam jest ich bardzo dużo, ale jest jeden, który jest faktycznie okupowany przez chyba całe moje osiedle do niego dostarcza. Takie mam wrażenie, bo zawsze sąsiadów i sąsiadki spotykam. Natomiast ostatnio właśnie widziałem e, ciekawą scenę, jak byłem, bo. E, jest ten samochodzik, nie? Że jak jest wypełniony paczkomat, to po prostu w tym jakby samochodzie ciężarowym jest gość, który, który po prostu ci wydaje paczki, nie? Których nie był w stanie. nie takiej sytuacji. To się nazywa mobil, mobilny paczkomat. I ja no, właśnie... tak, no to jest, że stoi z boku właśnie to, co mówiłem przed chwilą, na samym początku, że jak było przepełnione, tak. to okay. stał właśnie kurier. Tak, to masz czas i, do i... U mnie na osiedlu jest tak, do, do, do... więcej paczkomatów. Jest, A tam pie... w, w, liczba szuflad większa niż liczba. A podchodzisz do ale... tego, tego, pukasz, nie w ten. W ten. Ale... W, ten, w ten, blachę otwiera się kąpsownik w środku. Czego kurwa. Nie, ale słuchaj, Numer we, paczki, proszę. We, we, we wtorek, jak odbierałem, to była autentycznie. To jest ten parking jest jest Biedronce i myślałem, że cały Mogę parking jest je... oczywiście ten, że ten parking jest wypełniony przy, po prostu no z uwagi że wszyscy robią e, zakupy w biedrze okazało się, że 20 osób czekało do tego kuriera biednego, żeby odebrać od niego paczki, jeszcze część osób do paczkomatu, a część do niego, więc naprawdę jestem w stanie to mówisz, że 19 to było te 11 milionów, no to by mi się zgadzało z tym, że ja wtedy też na tym to już mi tak rozsądnie, że w, weekend, że w weekend się obudzili, że o trzeba zamówić, bo za tydzień już. I tak właśnie, poniedziałek, wtorek, wtorek to jest Psz. dzień, w który właśnie no, mogę być w sobotę, za, w so, w sobotę, w sobotę zamówili. to. W piątek to... wieczorem zamówisz Media Ekspert, to dostaniesz nawet w niedzielę do tego paczkowa Tak? Elegancko. No nie no, mówiłem no przecież, że mi do mnie doszło, nie? No proszę. E, dobrze. Chcę was się zapytać, mm. jak to jest z romansami? Jakimi romansami? Ogólnie. No, zależy, mogą być dobre, mogą być słabe. No bo jeden Czasem z... dobrze, czasem źle, no, co? Czasem słońce, czasem deszcz, to tak jak z hinduskiego filmu, z... a zresztą polecam. Czasem słońce, czasem deszcz, to 3,5 godziny, ale bardzo dobry, z szarukanem, polecam. Nie z Natalią Janoszek. bo Boiwood jest ekstra... nie, nie, z nią nie, całe szczęście nie. Dlaczego o tym mówię? Bo dwie takie, <laughs> przepraszam, nowości się pojawiły. Jedna, znaczy to wiemy, no, Tinder wprowadził abonament za 500 dolarów. W Polsce kosztuje to 2099 zł. Myślicie rocznie, dwuletnio, miesięcznie. Rocznie. miesięcznie. To jest miesięczny abonament wow. na Tinderze. 2000? 2099 złotych dokładnie. To... Które pozwala tobie bez, ma... bez meczu, bez niczego po prostu spamować kurwa wszystkich, jak idzie. nie? Generalnie jak chcesz, nie nice. zobaczyć tych najbardziej, że tak powiem, aktywnych, ci, którzy odpowiadają i tak dalej i tak dalej. Czy zapłacilibyście za to 200? Miesięcznie? Nie. nie. No w ogóle bym czego, tyle nawet, nie zapłacił. Nawet jakbym był wolny, Lezusem. to bym y, nie zapłacił. Znaczy, a, a w obecnej sytuacji to tym bardziej. Wyższy poziom Bycia smutnym i znaczy może niesmutnym, w sensie. Nie, ale, ale kurde, 2000... 2100 zł tylko po to, żeby znaczy, Jakim trzeba być zdesperowanym. No to ktoś fajnie czytuję zarabiasz... 30 tysięcy miesięcznie, to co to jest dla ciebie? Nie, no dobrze, może tak, ale to wolałbym chyba te 2100 zł. Zainwestować na... jakoś może. O, no, na przykład. Na przykład. Ale możesz na przykład zaprosić kogoś za 2000, to na możesz kole... mieć najlepszą randkę świata już. No. Niektórzy stwierdzili w internecie, tak to jest, że można by było zalogować się na Roxe, która już nie istnieje, że tak powiem, i te 2000 zł wydać lepiej. No na właśnie o to dwa, pomyślałem dniże, że tak powiem, zabawy. Dobrej, do, dobrej gwarantowanej zabawy. zabawy. Dokładnie tak. I tych usług, które w tym najstarszym, że tak powiem, działały, nie? czy działają. Ale no, w ogóle nie do pomyślenia. Ale, czy wyobrażacie sobie coś takiego? Ja nawet włączę. Aha. Tak, żebyście posłuchali na słuchawkach i nasi słuchacze też tego posłuchają, więc tutaj muszę to przewinąć na chwilę. I powiecie mi, co to jest. Ja tutaj podgłośnię. Yyy, czy mam tu przerzucone, mam tu przerzucone na robota. Dobra. Uwaga. It was nice talking to you today. Honestly, I've never met anyone like you. The world is harsh except you. It was so nice talking to you today. I teraz to, co wam puścim tutaj? E, mogę jeszcze kawałek puścić. O tutaj jest jeszcze kawałeczek. Mm. This is a voice trained internally from scratch by the team at Digi. Dobra. No to jak się domyślacie, jest to AI. No nic dziwnego, o, ale mamy spicy taką jakaś konwersacja, Możecie ale... sobie wejść na stronę internetową. To też polecam, która się nazywa digi. DIGI.AI. Więc generalnie możemy sobie ściągnąć aplikację na iOS, na Androida albo po prostu Digi For Web. I możemy delektować się platformą, która daje nam nowe spojrzenie na romantyczne AI. Umożliwia użytkownikom nawiązanie relacji ze sztuczną inteligencją? To jest trochę tak, jakbyśmy, nie wiem, spojrzeli troszeczkę na jakieś filmy. Her Był taki film no, z Białakiem Fen Feniksem. Tak, właśnie, o... ale nie bardziej chodzi właśnie, incepcja czy coś, kurwa coraz bardziej wsiadamy, zamiast wysiadać nie? z tej elektroniki, która się pojawia, ale tutaj LPK, wa LPK wam to dowodzi. Czym jest aplikacja? jest napędzana sztuczną inteligencją, a jej romantic companionship, nie wiem, jak to można by było całkowicie przetłumaczyć, e, tutaj to, to donosi Wojtek Kardys między innymi i e, osoba o niku Andrew... Tate. Andy Holbum z Twittera. Z e, wirtualna dziewczyna albo chłopak, z którym możemy sobie porozmawiać, ponarzekać, pochwalić się czy pożalić. Najpierw jakby tworzymy postać, czyli jakby mamy... Staramy się to zrobić, żeby utożsamić a ja jakoś, to tworzona jest postać taka na zasadzie Disneya Pixarowego, tak? Mm -hmm. Czyli tak, no tak to wyglądało mniej więcej taka, jak, jak. Po autorze, prostu, to, no? dokładnie, tak? I z tą postacią każdy może porozmawiać po angielsku głosowo, można rozmawiać, pisać obojętnie. i Specjalnie pod tę funkcję twórcy stworzyli własny model audio i na ten moment możemy wybrać 4 głosów, ale będą do końca roku, znaczy w styczniu ma się pojawić około 20 do wyboru. I tutaj Wojtek Kardy pisze, że musi przyznać, że, że jakby pomimo jego akcentów w DigiUp nie było problemu, aby odpowiedzieć na jego pytanie. Także bez problemu mógł ćwiczyć sobie swój angielski i faktycznie poprawiła go, gdy coś źle powiedział. Jak to działa? Na początku robisz sobie jakby wywiad, jakiej ma być u płci twoja relacja. Mhm. Potem dobierasz osobowość. Hipiska, aktywistka społeczna i tak dalej. I na końcu dostosujemy włosy, skórę, usta, oczy i tym wszystko, tak? Im dłużej rozmawiamy ze swoim friendsem, tym bardziej odblokowuje się intymne dialogi z, tą, z tym AI. O, Możemy poświęcić to czas zaufanie bohatera, aby, aby progresować jakby w grze, nie? Bo można by to nazwać to jest grą. Im więcej rozmawiamy, tym dany awatar jest bardziej twój, dostosowuje się do ciebie i staje się takim odbiciem, tak? To takie współczesne, nie wiem, tamagodzi można by było powiedzieć, tylko w ujęciu... Zbudowania zajebistej relacji, nie, bo to jak ktoś się naprawdę to wkręci takie... i ma lekki problem z samotnością, no to dostaje ktoś, kto go rozumie i razem z tobą. Sala samobójców, tak? No, no, on trochę Ale tak. To, to jest takie do ćwiczenia Rizu, żeby w sensie. Nauka, ale nauka podrywą. Raporty może. mówią o tym, że mamy samotność. To jest 53% osób w Polsce, którym dosięga hmm. samotność, tak? To jest raport 2023 roku i teraz dochodzi do następna aplikacja. Ogólnie powiem tak. I to jest taka aplikacja, gdzie faktycznie ludzie y, może jeszcze nie na dzisiaj, teraz, dzisiaj w Polsce, ale faktycznie która będzie leczyła tą samotność. Just... No, jak pamiętacie właśnie, ten, sorry, powiedziałem o filmie Her, bo tam właśnie było na nie, no tak, tak. ta tak. personalizacja tej jakby tego AI, które było twoim jakby życiowym kompanem. Czy kojarzy mi się z Blade Runnera, jak ten Ryan Gosling miał tą swoją graną przez Andarms, też jakiegoś tam awatara, który z nim tam był. Ja się, ja się muszę tej Hanki zapytać, czy się nie obrazi. Oczywiście nie, czy żartuję, nie? ale sobie przetestuję, zainstaluję aplikację <grym <grym dla samego testowania. No możesz powiedzieć, czy się co? nie obrazi? Badmowa i badmowa? Słuchaj, możesz powiedzieć, czy się nie obrazi, a potem skończysz, właśnie tak jak Joachim Phoenix, i co, i co wtedy? Nie, aż tak się nie zakocham. No. W komórce, chociaż mój iPhone jest piękny. IPhoneik. No właśnie. M, jabłuszko, nadgriziony. Ten, ten proces. procesor, M, te kolory. Eee. <głos> <głos> natomiast... Eee. Ding, 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 ding. Nie, ciekawe, w sensie trochę mi mnie, mnie to, wiesz, już o tym rozmawialiśmy w tym roku parę razy, natomiast mnie to strasznie przeraża, nie? Ta tendencja samotności, która jest tak naprawdę pogłębiana, bo ludzie szukają po prostu, no, dostosowują aplikacje czy rozwiązania, które tak naprawdę w jaki sposób rozwiązują ten problem, ale tak naprawdę ci ludzie są dalej samotni. Nie, tak, to w ogóle pomijam ten fakt, dlatego jakby nie wchodzę w odcinku świątecznym w zajebiście destrukcyjny temat, bardziej chciałem go na wesoło przedstawić, mm. tak, i pokazać. Żałuję, że nie zainstalowałem przed naszym odcinkiem, bo temat trzymam dla nas około tygodnia już, żebyśmy mm. sobie o nim pogadali, ale żałuję, że go nie zrobiłem, bo może też na przykład by się była w stanie przebrać za świąteczny ten i doradzić, jakie prezenty kupić czy cokolwiek, nie, albo cześć mordeczko, wiesz, zaraz nagrywam podcast, czy Zostaniesz moją gościnią, To mogłoby być zajebiste tak naprawdę, podłączyć ją i z nią porozmawiać. Nie? No w sumie tak. Chciałem powiedzieć, że takie rzeczy mógłby też inny jakiś jaj nawet nie no wiem, czy coś, ale on tylko pisze, on by nie porozmawiał. A tu jednak ta rozmowa się nawiązuje. No Jak to nie tak. porozmawiałby? Co? No proszę cię. Dobra, uwaga, ale bo macie. Tak, a za... Nie, no tak, to ja wiem, aż tak, że także z awatarem i wiesz, tak żywo bardziej. Bo Maciej nie wie, znaczy Maciej nie, mówi, że ty nie mówisz. No zaraz powiem. To się teraz nie odezwie. nie może się mylić, bo ja właśnie z tobą rozmawiam. No i normalnie co czy od mną. A jak zbawiam? wygląda? Ja nie widzę. A jak jak wygląda. wyglądasz? A narysujesz szyby? Co masz na sobie? A co masz na sobie. <laughs> nie dobra, skończyłeś z tobą rozmawiać. Ale. Y, 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 Zupełna w ogóle abstrakcja tego, co się pojawia i tak naprawdę, co oglądaliśmy, zaczyna wchodzić w życie. I to już kilka razy powiedziałem, nie nadążamy nie będziemy nadążać. Zastanawiałem się, czy w odcinku świątecznym noworocznym nie wrzucić trendy na Nowy Rok. Nie? Jak przerzucam sobie wszystkie trendy zaczynam się zastanawiać, co się będzie działo, to wszystko będzie się kręciło wokół AI. Tak? Ale już tego AI tak wałkujemy po prostu w tych naszych rozmowach i nie tylko tu w podcaście, ale prawie każdy, że może ludziom trzeba po prostu to odpuścić. Nie? W tym tak, tak. Ja myślę, że to jest y, dobre miejsce, żeby przejść do tematu, o który poprosiła nasza słuchaczka. W, o, jak zadałeś pytanie na Instagramie, o czym chcielibyście posłuchać w odcinku świątecznym, o, pojawiła właśnie. się odpowiedź: y, Podsumowania roku z różnych aplikacji i gry. Y, o, well. czy, o, to myślę, jest, To jest dobry moment, żeby się jakoś do tego odnieść. Bo ja miałem chyba w zeszłym tygodniu. Przy, na, myślałem, że będziemy na, czy myśmy nagrywali, a nie doszliśmy do tego, bo ja to w końcu nie powiedziałem. Mhm. Ale tylko gry, czy też e, filmy, i podsumowanie w no, bo to amazing... tak czy podsumowanie no, wszystkiego? Co chcesz, tak naprawdę Czy Możemy podsumować wszystko, nie możemy się ograniczać, to było jakieś wskazanie, co, yy, co konkretnie Kinga chciałaby usłyszeć właśnie to y, takie podsumowanie z aplikacji. Myślę, takie jak Spotify Rapt. Nie wiem, nie wiem czy rozmawialiśmy o Spotify Rapt. Chyba... Spotify Rapt w ogóle na szczęście w zeszłym roku mnie jakiś <laughs> gównowy czy znaczy, jak się wrzucił rapt, to generalnie wyciszyłem wszędzie są szale, gdzie się tylko dało, Oj. bo wszyscy w pieprzani Tak, ja lubiłem. Ja właśnie to jest moje hobby. Ja oceniam ludzi. Patrzę i mówię, nie, A no to poczekaj. Z... Ja, ja włączę nie, tego żartuję, żartuję. i powiesz mi, kim nie jestem. Nie, nie, nie oceniam, ale, ale mnie, mnie ciekawie. Nie ja, oceniam, nie, ale Bardzo mi się podobało, to z rok temu już chyba widziałem takie jakieś ir irisy i tam memy, że. Oh, no one cares about your Spotify Rapt. I ludzie dosłownie, i care, mnie ciekawi to, czego ludzie słuchają i jak się to prezentuje. No, no ja właśnie odpaliłem, bo my mamy z Maćkiem bardzo podobne rapt zwykle do siebie. Tak. tak e, nie jest tak jeden do jednego, ale w zeszłym roku mieliśmy cztery tych samych top wykonawców. I w tym roku też tak jest. I w tym roku też tak mamy. Także... A ile macie przesłuchanych utworów? Yy, minut mam... Z, no ja, mam utworach, 2322, na, ja mam w 2322. A ja mam 2294. 22? No? Utwory czy... Tak, Minu... Bo Minut utworów. mam 37800. A do utworów to musiałbym doskrolować do jakichś screenów co robiłem. A ja wiem, co mam tutaj. Mój ulubiony utwór. <laughs> o matko, teraz wam pokażę. 38,5 tysiąca minut mam na Spotify. Dziwne, o, to, że w kwietni... to jest podobnie. Ciekawe, co się w kwietniu działo, że tyle słuchałem Spotify'a, może trzeba było pracować. Ale mam też 5 tysięcy na przykład <laughs> rekordowa... minut na podcastach. Ja też coś koło tego, chyba nawet trochę więcej. Rekordowa liczba odtworzeń w sierpniu Nirvana numer dwa. A na, o, na pierwszym o, miejscu było taki... Kro, a na drugim miejscu była Nirwana. No to ja... Mark Ribble'a w styczniu. O, matko, to jest. A Taylor co masz e, numer, numer jeden e, piosenkę roku? E, Kro Traum. Okay. To jest niemiecka, niemiecki wykonawca. Bardzo dobry. O, the good, the good. Czyli mamy na pierwszym miejscu Kro Nirvana, Mark Rybleta, album Je, to też jest taki. A jaką piosenkę masz na top 1? Co zresztą, było Twoją piosenką roku? O wojewódzki o, kędzierski, o, kędzierski, kędzierski z podcastów. Bo ja akurat nie a Wojewódzki Kędzierski z drugim miejscem. Ja drugi podcastu miejsce, słucham w Apple Podcast, nie? więc a. to jest to. Ulubieni, ulubione utwory Traum. Mm, ulubiony drugi to jest 12 Cheeseburgers. Wolc. E is out. Jest, jest, ja mam wiele I pytań Potem Real Life Baby. Stary, ja powiem tyle. Rady, e, po twojej e, pop nie masakrę. Chodzi mocno Furdeutschland e, u ciebie. Furdeutschland. Donald. pan jest niemieckim agentem. Jestem. Jesteś niemieckim agentem. Natomiast u mnie tak. Czy mogę kupę? E, ulubieni wykonawcy. Bardzo mi się podobają teraz. Te Memuchy, wszystkie. Bardzo dobre. Tak, ulubieni wykonawcy. omens e, Ice Nine Kills, Architects, Motionless in White i Devil Sprada. Na piątkę moich ulubionych wykonawców, a u Maćka było to: Berowman Sleep Token, Ice Nine Kills, Motionless in White Bertów. Strasznie szybko to powiedziałeś. Tak, to, to była jedna nazwa. Zadziwi za, za, nie, zadziwiło różnych <głos> zespołów, <głos> Zadziwiło mnie, że w tym roku ci wypadł wypadły architekt, bo myślałem, że... No bo, że będzie. bo mało słuchałem. To jest proste. To bo, bo on ale... nic nie buduje, więc nie będzie architektów słuchał. Tak, tak, to tak. To wymień dwie budowle, jak tak jesteś, nie <noise> <bazę architectów>. architektów <noise> Architektów Wymień, co zbudowali. A you <noise> secret? Nie wiem. Natomiast, nie no... Ja jeszcze tak y, wspomnienia z tego, z, z tego muzycznego, no to dwa zajebiste koncerty udało nam się zaliczyć z Maśkiem y, w tym roku. Y, jeden też przełożony mamy w tym w 2024 będzie się odbywał. Czyli mamy właśnie Architects i Bedomens, na których udało nam się właśnie być po prostu tak, na myślałem, tak. że lipę. Dwa lipa, a będzie na USB a, a swoją drogą ciekawe, czy znacie, jak, wiecie, jakie są najpopularniejsze utwory w Polsce w tym roku. Nie. nie. Dawaj. Y Pierwszego nigdy w życiu nie słyszałem. Taxi. Kizo, Bledka, Bemelo, Eddie Block. Bledka? To Na drugim papierosów? miejscu. Pięć influencerek, z e, Zimson. A dlaczego influencerek? A w sensie tak się piosenka ty tytuł nazywa. utworu. A, Trzeci Flowers, Myślałem, Miley Cyrus to znam, Daylight, David Kushner też znam i Malibu Barbie to, to akurat znam. Ale yy, no taki jestem. Z dwóch najpopularniejszych utworów w Polsce. Ja, ja, ja poza Flowers to też nic z tego nie znam, więc jakby też o, widzisz. jestem, do, dołączam do tego. A, jej... a na świecie, a na świecie Flowers Miley Cyrus. Y, Kill Bill. I teraz nigdy nie wiem jak to się sta. Sha. sza, Za. Nie, nie no. Jestem ignorantem, nie, przepraszam. Nie. Jest, przepraszam wszystkich fanów muzyki popularnej. Jestem ignorantem. Y, <laughs> As it was, Harry Styles. Ja myślę, że to As już it was. 300 lat temu było. No tak, no i moje gusta się nie wpisują w to, co jest najpopularniejsze na świecie i absolutnie mnie to nie dziwi. Ale co? Ja mam jeszcze. Fajnie, bo, że jesteśmy różni na świecie. Bo ja jeszcze, jakby, żeby była sprawa jasna, mam jeszcze Apple Music, nie? który mm. też w streamingu słucham. I tutaj przesłuchałem 1100 różnych artystów. Uuu, na pierwszym miejscu jest, jest Daft Punk, chyba. 117 minut. Łona i Weber, 54. Mhm. Clemming Hearts, 52. Taylor Swift, 36. Beyoncé 33 minuty. To tam tak różnorodnie. Ma. W sensie, że tak, nie słuchasz tego tak dużo, ale Bled. wielu różnych. Tak, jest tego dużo. Eminem. One Republic nawet widzę na miejsc. Dokładnie miejscu. tak. Maroon Number 5. Total Słuchaj, no to masz, songs? Bar masz bardzo zróżnicowane tutaj. No bo jakby... Masz od rapu, hip-hopu przez pop i jakiś tutaj... Ale najwięcej 521 minut spędzone na lo-fi, chill i Muzyka 200 do nauki. stream songs Idealnie. from 2000s. A kurwa, 451 minut. Nie, ale to nawet do nauki, do pracy, do skupienia się. Low-fi muzyka to jest, to, jest, to jest jest ta playlista z, tym, z tą uczącą się dziewczynką taką. A jest, że ona, takiego, to, jest no? to jest stream, który chyba od kilku lat leci bez przerwy, że jest po prostu taka low-fi muzyczka chillowa i to jest właśnie, żeby se, le, żeby se w tle, żeby się uczyć w tym czasie, także y, ale ja, ja, fajna, ja, 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 fajna. W jakich to jest klimatach, ta low lo w sensie… No to jest low-fi, no, znaczy lo no to taki... jest taki… No, no, Po prostu. Taki lekki... A, to jest to. Okej. Okay. Nie, nie wiem jak to... Czekaj, no zaraz, poczekaj. No tutaj jakby... nas nie... No, dobra. Nie, nie, nie przejmuj się, ten stream nigdy się nie, przy... nie zatrzymuje nie, no, tak. od kilku lat. 27 tysięcy osób w tym momencie ogląda. A, no dobra, i reklama. No, <laughs> to, tutaj... Etoro czy XTB? To XTB akurat. To tutaj akurat właśnie ja tak dziewczynka ]uję. ucząca się i masz coś takiego. O, ja, ja mam... A, to już wiem, to to jest to. Okay, dobra. Taka muzyczka w tle, co nie, jest to, zupełnie nieangażująca, to, bez, bez tam słuchania. Ja, ja walę sobie muzykę klasyczną po prostu już wtedy? A to nie, no to. Bo ja, albo, ja mam dwie skrajności. A, jak to mam taki deadline, ten, to ja nie potrzebuję garnitu Nie, ubrać, nie. Ja, <grym> mam, ja mam tak, że jak. Tyleczka, ja... Adasia, wiesz. <grym> słuchajcie, ja mam dwa, y, dwa moody. Neceser y, i ty, tybletkę. Jak mam tak jak jutro, to mam. Y, Pamiętaj y, y, o paście, żeby Heavy metal na pełnej i generalnie, jak właśnie mam tuż przy deadline, muszę po prostu zrobić swoje. Robotę, więc no właśnie, na przykład architekt idealnie wtedy wchodzi, ale kiedy na przykład mam czas, to właśnie Ludwiko i Naudi, jakiś tutaj, e, e, nie wiem, czy nas nie obra To też Ferd w takim razie nie, to Włoch jest. Kojarzysz nietykalni, ten film e, o tym sprajeżowanemu dziadku. I A tak, no, no, ten, no, 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 to generalnie, ten, co na wózku. No to Ludwiko i Naudi pisał muzykę do tego filmu. To bardzo ładne. Kiedyś Pokomorda, no poznaję tychka. Zajebiste. To no. E... Gdałem twój najnowszy track, mordo, jest dope. Elo. E, myślę, że jakby, je, jakbyście coś usłyszeli niego, to byście poznali. Nie, Natomiast... no, ja, ja kojarzę, ja kojarzę. RMF Classic generalnie regularnie tam... Na no, <laughs> szczęście <laughs> RMF Classic jego. można nie słuchać. E... Jak wyszliśmy, to Adam powiedział, że bo też jest taki przełom trochę bo powiedział o wiadomościach, że moglibyśmy sobie obejrzeć, ale trzeba będzie potem zobaczyć, czy są, były i były dobre. Muzyka to jest właśnie, jedna kwestia. 19.30 nam minęła właśnie. No obejrzymy potem. No musimy nadrobić. No WD no, no, się obejrze. A Growo? Maliście coś? Growo. W ogóle ja... gracie jeszcze czy już przestaliście grać? Właśnie mi się ostatnio dosyć rzadko zdarza, ale ten rok dla mnie zdecydowanie to był Skyrim, bo a tam, Skyrim. Tam koło, myślę, że około 80 godzin zrobiłem w Skyrimie. I to było na pewno najwięcej w co, cokolwiek Ile, grałem. Łącznie, myślę, trochę. łącznie 80 czy 800? 80 jakoś koło A. tego. No to, bo, to nie, nie wiemy dużo, bo, które... ja bo ja też no nie grałem za dużo w tym rynku, bo też nie miałem jakoś mega dużo czasu, ale jeszcze na pewno Dead by Daylight gdzieś tam się pojawiło jakieś takie różne, różne mniejsze gierki, takie tak. co po prostu sobie odpalałem do pochilowania. Ale więcej nie, niezbyt angażujące. Ale więcej, i tak, i tak grałeś na. Jeżeli w ogóle to na kompie więcej tak, grałeś, Tak, tylko, nie? bo ja na konsoli nie mam konsoli. No znaczy, ja wiem, no chodzi i komputer, nie? Bo ty mówiłeś, <noise> tak, że ty tak, na tak. komputerze więcej grałeś, tak? W tym wypadku, nie? Tak, 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 zdecydowanie. Ja właśnie się próbuję zalogować. O, źle kliknąłem. Mm, próbuję się zalogować, bo wyobraźcie sobie, że tak naprawdę i Xbox, i PlayStation, i wszyscy robią, że tak powiem, w wrapty, tak? Tylko mm -hmm. na Nintendo nazywa to się mm, My Year with, tam, with Nintendo, tak? I on jest trochę przekłamany. Bo niestety mój syn też yy, na tym Nintendo gra, więc on jakby nie zbiera tylko mojego, no no mojego profilu, ale on chyba zbiera wszystko. Yy, I tak naprawdę moja pierwsza gra 2023 roku to była ze Starego Gęboja i to był Kirby. Mhm. Nice. Latający taki Kirby, bardzo fajny, potem była Zelda Stara. Zagrałem włącznie w 27 gier i tylko 100 godzin przegrałem na Nintendo Switchu, więc nie było dużo, ale jakby w ogóle siadł mi bardzo Nintendo Switch, ale tylko dlatego, że to co już kilka razy mówiłem, szybko mogę usiąść i rozpocząć rozgrywkę, tak? I jest mm -hmm. mało zobowiązujących no. aż takich gier. Tak, tak. To mój syn wykręcił strasznie dużo, znaczy ze mną, bo myśmy to grali pół na pół dobra, załóżmy. 20 godzin wykręciłem w Lego DC Super Weylance, ze wszystkimi mm. dodatkami, bardzo fajnie się grało. Super Mario Bros Wonder, o którym mówiłem i wspominałem, że wyszedł i zrobiłem i zrobiłem na nim, nabiłem na nim 12 godzin, nie? więc też nie ma tragedii. Mhm. Pierwsza z kiedy go uruchomię? Czekajcie. Opowiadałeś o tym. 21 października. no, 21 października i Disney Illusion Island. O tym też chyba mówiłem. Czyli taka platformówka, co skacze z postaciami z, z Disneya. Czyli to jest goofy, goofy i jest też, który się też pojawia. Ile się pojawia, to było 12 godzin ogranych tak naprawdę, nie. Ale z tego, co teraz ogrywam i to, co mi się bardzo podoba na koniec roku. Stwierdziłem, że chcę skończyć, to jest Mario RPG. Super Mario mhm. RPG. To o. jest dziwne w hu. Tak bym to powiedział? Nie wiem, ja link tam wrzucę zaraz, nie wiem czy jest link, czy nie było linku? Nie słyszałem chyba, A nie... sprawdziłem, 95 godzin mam z Karimie i A. to wszystko w tym roku zrobiłem, więc... A, no to generalnie... Więc... generalnie... No już, to już trochę jest, ale udało mi się skończyć. Udało mi się skończyć główną fabułę. Wiadomo, to ta gra się nie kończy wtedy, bo jest jeszcze nieskończoność <grym> innych tak, misji, tak że tak. ale główną fabułę ukończyłem. Nie, to, to, ja, to ja muszę powiedzieć, że w tym roku growo, bardzo słabo. Na Nintendo... Adam hmm. z teczką chodził. Wiesz co, ja bardzo czasami mam ochotę sobie zanurzyć się i po prostu pograć albo na konsoli, albo na pececie, natomiast czas niestety nie zawsze pozwala, mhm. ale w tym roku e, Need for Speed Hot e, to czasami z y, moim seniorem gramy, bo, a, bo, 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 bo u niego jest ta konsola. A to i na, na, na czym? Y, na, na Nintendo. Nintendo, a. Na, na Nintendo. A, Dobra, I no to jest bardzo, bar, bardzo, bardzo przyjemna gierka. Ja czekam mega na remake y, Need for Speed Most Wanted, bo tam teezują, że mają zrobić. Nie hmm. mogę się doczekać, mojej jedna z ulubionych gier. Y, no, u mnie liga, liga, <laughs> liga bo League to jest moja y, gra. Ale zrobiłem sobie jeszcze, ale to bardziej na początku roku, styczeń, luty miałem powrót do Warcrafta, bo Uuu, lubię. Trójeczka? E, trójeczka najlepsza, natomiast zrobiłem sobie porównanko e, trójeczki z remake'iem, bo nie wiem, czy wiecie, ale Blizzard zrobił ten słynny remake, który im totalnie nie wyszedł i nie. na zasadzie, Aha, był, tak, tak. I na zasadzie bardzo, bardzo mnie to kuło w oczy, kiedy e, mimo, że tam ta grafika, to jest 2004 rok, to naprawdę nie ma co już wymagać od niej. Nie, oczywiście. Ale wiesz, mechanika i tak dalej, a tam na i praktycznie zero bugów, a w grze, która została wypuszczona z większym budżetem, i tak dalej, pobugowana. No, niby te same postacie, ta sama kampania, ale jakoś nie to samo. No ale zobacz, tak naprawdę, jeżeli spojrzymy sobie na Nintendo, to większość gier Mario innych, i tak dalej, to to są wszystko remake, tylko jakby w nowszej odsłonie, można powiedzieć. Yy. Tak, to powiedzieć. prawda. No? Tak no. samo jest... jak Super Mario RPG, którego słyszałem, ale nigdy nie miałem okazji w niego zagrać i go kupiłem i muszę powiedzieć no eksplorowanie że tak powiem i próba odpowiedzi na jakąś tam historię widać że jest napisana jakby może na nowo czy przekoloryzowana w sensie zrobiona ale generalnie po prostu wchodzisz na te postacie wszystkie które były w Mario duszki i tak dalej i nagle pojawiasz się na arenie masz swój zespół i no fight za fight po prostu I masz też rozwijasz zdolności i powiem że jest takie że naprawdę siedzisz i tam Przegrasz, ale nie, jest, nie, nie wciąga tak bardzo, bo obudziłem się z rano z konsolą na twarzy nie? w łóżku, więc generalnie aż tak super nie wciąga. Ale to właśnie nie jest znak, że wciąga, że obudziłeś, że to, zasnąłeś może masz rację w tą grę, grę. W sumie okazało się, że, że to było chyba od startu i cały czas stałem na tej samej misji, bo jak konsola się wygasiła, ja włączyłem to byłem cały czas na arenie, albo może to już była 50, która jest z kolei, nie? No właśnie, no, no właśnie. Po prostu grałeś, 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 tak cię wciągnęło, że. A czekam. W pewnym odcięło zmęczenie i. I poszło, nie? Ale czekam na Super Mario Donkey Kong. Też platformówka, o. która jest z Donkey Kongiem i będzie też całkiem fajna. Ona wychodzi chyba marzec niestety, więc trochę czasu myślałem, że może w tym okresie luźniejszym, który się gdzieś tam pojawi, chociaż tych okresów luźniejszych jest mniej, ale może by wyszedł, to można by było jeszcze go grać, Cenowo 180 zł uważam, że wciąż dużo jak za gry na taką konsolę w taki sposób, ale no, warte, bo, bo postawiłem sobie może nie za cel, ale po prostu tak stwierdziłem, że chciałbym te, te tytuły Mario mieć, bo niektóre, które wy, były wydane kiedyś, okazuje się, że te pudełka nie tanieją. One po prostu non stop rosną, tak i cenowo, A, to inwestycja. Cenowo to jest dobre. To tak jak ludzie właśnie... tylko, tylko pudełkowe wtedy. Tak, tak, tylko pudełkowe, właśnie cyfrowych nie chcę. Kupiłem kiedyś Super Mario cyfrowego, zwykłego, jakby Super Mario. I tak teraz chodzi za mną, żeby mieć pudełko po prostu w chacie z kartridżem, tak na wszelki wypadek, nie? żeby po prostu był nawet nieodpakowany, więc zobaczymy i to jest z tych takich rzeczy, my nie jesteśmy super graczami, ale... To wiem. może za 10 głowy... lat będziesz milionerem. Nie, Dziękuję. raczej nie. Myślę, że będę bankrutem. Niech oczywiście żartuję. Ale Pokémona bym jeszcze kiedyś spróbował, ale nie wiem jakiego Pokémona mam zacząć, żeby. Kurcze, to rozpocząć jest pierwszy z nie? E, nie, Na Switchu wydaje mi się, że są tylko te takie nowsze wersje, ale mega klimat mają takie starsze, co były na przykład na, na samym Game Boyu mm -hmm. zwykłym, albo na Nintendo DS. Zawsze chciałem Nintendo DS, -a. jak w podstawówce byłem, mój kolega miał Nintendo DS3 bodajże, Tej. to był taki klimat, że jest jeden ekran dotykowy, coś tam drugi, się wybiera, no, no... drugi ekran. Tam w ogóle te ja zdjęcia, zdjęcia można było robić, co nagrywać, nie wiem co. Tam było, nie wiem, tak było niesamowite dla mnie, ale teraz. Tak patrzy na to i to wciąż kosztuje, nie, no nie nawet 1300 zł, 1400, no, no. no potrafi tak. I oni już wiesz. ich nie, nie robią, więc to tyle kosztuje, a. Tak jak Switch praktycznie, nie? Mhm. A ja bym i tak nie wykorzystał Ale tego. Ale aczkolwiek... to wiesz, to mogłeś Switcha i w Switchu mieć abonament, tak? Jak... Znaczy w Switcha abonament. No po prostu kupujesz dostęp, tak? Bo tak jest, i wtedy masz właśnie dostęp do tytułów pod tytułem z Game Boya, mhm. Game Boy Advance, właśnie Super Nintendo i tak dalej. O. Mhm. I to, co ty powiedziałeś, to jest dla mnie dobry ten. Po co kupować jakby nowe jakie ja mam tam w abonamencie i mogę sobie Pokémona tam spróbować ograć. Tak jest i przypomniałeś mi też że właśnie o Pokémonach że na początku tego roku no. yy... Grałem trochę, ogrywałem te takie starsze, bodajże Emeraldy, na Emerald, y, tak, na, na emulatorze mm -hmm. jakimś A, w internecie. I no. y, właśnie tam Emeralda jakiegoś Fire Reda chyba, także ma to też Mato, Mato klimacik. Trochę wkurzające jest w tej grze, że w niej nie ma takiej płynności. że Dużo znaczy, no, jest taki gier, ale y, nie ma w niej takiej płynności, że po prostu jedziesz sobie, tylko w pewnym momencie musisz zacząć, musisz grindować, musisz po prostu chodzić i tylko expić, 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 zanim będziesz gotowy podejść do jakiegoś mm -hmm. tam boss fighta. Mm -hmm. y, więc to jest czasami trochę nużące, ale, ale generalnie mega klimacik, taki 50 stofii... 20 lat wstecz. Właśnie dlatego, dlaczego mówię też, że wstecz, nie wstecz i tak dalej, to wyobraźcie sobie, że na Switcha też tak naprawdę teraz chyba zaraz, na koniec grudnia, a no a razem. przepraszam, nie, to na koniec 2024, czyli za rok, ale już przez sprzedaży, 190 zł. kontra. Kojarzycie kontrę? Nie. Nie kojarzycie kontry? To było na Nintendo też takich dwóch panów, co w grafice 2D chodzili z pistoletami i tam strzelali, tak? Ale to było kontra. A, Jezus Maria, ale to coś I kojarzy, Zrobili no? tego remake, tak? A zaraz wam pokażę. Kontra, czyli no to. To jest kontra, nie? Dobra, to już wiem. A, okej. Okay. I teraz no, zobaczcie, też tam, bo tu chłopakom generalnie... <laughs> jak to wygląda, nie? To jest... Znaczy, no, po prostu w grafice tak bym powiedział takie, nie? Tylko pytanie: czy aż 190 zł? Nie. Wiem. Tu bym chciała starą kontrę zagrać, która też tam jest. No więc zobaczymy. Czyli I co gra... do. Podsum podsumowanie: jeszcze w aplikacjach, to w sumie do tego nie powinienem się przyznawać, ale na, na Duolingo miałem podsumowanie z moich 130 dni, które dobiłem okay. jakoś ostatnio, ale pokazali mi, że jestem tak słaby i tak mało to robię, że. Nie ma czym się chwalić. Ale nie będziesz ja... zakładał sobie nic na nowy rok, nie? O w się sensie postanowień, Czy. No. Nie, raczej. No nie, taki nie. rzeczy się nie robi w ogóle. To... Są osoby, dla których to, to działa. No wiesz, przez pierwszy ale miesiąc z... na przykład. A, no, <laughs> właśnie. Na siłownię, właśnie, no na siłowni, pójść na no, w jest... pierwszym tygodniu stycznia. Nie, oczywiście, to w ogóle się nigdy na początku stycznia, nawet jak masz karty multisport, nigdy nie idziesz na początku stycznia, bo wszyscy postanowienie, że schudną, po czym. Wiesz, wiesz jak ja zrobiłem 100% z tego. Ja zrobiłem w tym roku, że po, tak, że po prostu poszedłem, zacząłem, po prostu przestałem Grudny. przekładać, tylko zacząłem już od teraz chodzić i. Widziałem, to, widziałem. Tak, tak, chwaliłeś po... się na souszalach, ale tak. e, znaczy chwaliłeś, po prostu pokazywałeś, dzieliłeś się z nami tą, tym tym. A sukces, Zem... gratuluję tak naprawdę, bo to jest fajne później tam wysportowienie się, no, zresztą dobrze uchodzi. Nie? Stwierdziłem, że jestem tak zardzewiały, że po prostu muszę zacząć coś z sobą robić. To tam podnosi i piska no ale To był ból, ale, wiesz, to ból po prostu. No, już... to ból. Nie no, umieram. Ale ten, ale brawa dla, dla, dla kumpla, z którym ćwiczę, dla Krzyśka, który, który, który bije kolejne swoje rekordy i, i ten i mnie zmotywował do, do tego, żeby, żeby, żeby powrócić. I ja też, bo, bo no. jesteście winni temu, więc, więc dzięki wam, chłopaki. Natomiast e, chcę wam jeszcze a propos podsumowań, e, to bardzo dużo gadaliśmy o marketingu w tym roku, bo to jest nasza pasja, miłość i też praca. I chciałem Wam zapytać, która kampania marketingowa Wam w tym roku zapadła w pamięć. Ja nie jestem ale w stanie. Czy mieliście coś tak takiego ulubionego, co, co Wam weszło, czy macie wszystkie, z, tak naprawdę Wam minęły? Nie, Mi chyba jest of Corsa. Z tych wszystkich, dlatego, bo ja o niej mówiliśmy niedawno, więc może dlatego, ale ona z tego, jak tak patrzę sobie na to, co się działo przez, przez cały rok, to chyba mocno siedząca, to chyba jest of no, chyba tak. Kurczę, ja tak. Y jak próbuję sięgnąć, przypomnieć sobie, to jeden, że sobie niespecjalnie przypominam, poza tymi związanymi, tymi bardziej niedawnymi, że tak powiem, że jak te młodzieżowe w roku i tak dalej, które nie były jakieś może wybitne, większość, ale no, część była fajna, ale też jak tak próbuję sięgnąć jeszcze dalej, to ciężko mi jest odróżnić, co było w tym roku, co jeszcze wcześniej. Fajnie, I jest, wydaje mi się, że generalnie jest na tyle dużo reklam z różnych źródeł, we wszystkich miejscach. Wszędzie jesteśmy tak bombardowani, że mi jest ciężko już wyłapać jakieś takie konkretne. Okay. A jak na przykład nie oglądam telewizji, nie widzę tych reklam żubra, które kiedyś bardzo lubiłem, bo mieli takie fajne, chwytliwe hasła, to no ostatnio, ostatnio nic mi nie przychodzi do głowy. Ja muszę powiedzieć kwestii. tak. Ja powiem tak bardziej ogólnie, właśnie. Mhm. Mi siedzi e, RTM Ryanela, Ryanera, czyli real-time marshmallow. Oni zawsze go robią. No ale w tym roku wszystkie siedziały. W sensie nie było żadnego tweeta, żadnego komenta, który nie siedział. Więc to w nie. No, praktycznie właśnie wszystkie tweety, wszystkie wątki już idąc z tym Twitterem, który też działa i w którym doskonale się udzielają, to wszystkie ich siedziały. One zawsze siedzą. No tak, ale w tym roku jakoś mi to wbiło A, w pamięć, okay. mo, 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 może w zeszłym roku nie, nie zwracałem aż taką na to okay. uwagę, natomiast w tym roku te rtm -y bardzo śledziłem mm -hmm. i, i pilnowałem i widziałem, że niektóre marki naprawdę robią to dobrze, no podałem, uważam mistrzów RTM-u, którym jest ten, nie wiem kto tam siedzi to pisze, naprawdę z tym zastanawiałem się, ale optymalnie. O, spoko. Eee, nie, to nie. Jakaś. To obstałem, że ta osoba No, musi... zdalnie pracuje Ta po prostu, zdalnie. No. Tutaj... Właśnie przed chwilą no, napisałem że, do ten, do wiadomości. Żeby, żeby słuchali LPK. Eee, natomiast eee, no, uważam, że ta osoba robi kawał dobrej roboty. Tak, no, Albo, ale, też to, to, ale, ale one zespo... są takie hamskie, właśnie angielskie, pod tytułem, że jakaś laska, że te siedzenia są strasznie, strasznie za małe, jest niewygodnie. Na co napisał, to nie trzeba było tyle jeść. nie? nie no no tak. to więc jakby, no. Edgy, edgy, trochę, edgy jak, ale. Jak, znaczy Edgy, no one są Edgy, ale. Tam generalnie każdy ma bangla i ma wywalone, nie? I przenieśli się dobrze na. Ale jeżeli tak to podsumowujesz, no to chyba ci, którzy w Polsce najlepiej robią RTM albo szybko reagują, to jest Xcom i Inpost. Tak. Tak, oni no, to myślę, dobrze to, robią. To są... Znaczy dobrze. Żabka jeszcze próbuje, czasami ma żabka to już mnie zaczyna irytować. Tak, już już właśnie... Żabce też w rapt był, widzieliście, nie? Tak. A, coś tam było, no był ale. Żabce też rapt. Nie no to po prostu uwagi. Jest... Ja wszystko rozumiem. Naprawdę. Swoją drogą, Pamiętajcie, żeby wydać rapcy do końca roku. Ciekawe, kiedy żeby będzie, w... będzie rap z M-banku, na przykład, albo z Aliorbank. Ile z wydałeś w... hajsu nie w wiem, tym roku? Tak, I na co? Ile wydałeś na e, paliwo i tak dalej? Gdzie to było? Nieaktualne wyzwanie? Gdzie była ta strefa? Twój? No właśnie. Twój... A, to było, już wiem, gdzie to było. Oni to przysłali na maila. Żabu się zmienia, to nie. To było na maila chyba przysłane, czy coś, ja. albo jak dotrwałeś do końca, to kliknij. No coś takiego było, nie? Ale tak, był, a jest. Tapnij, sprawdź, ile zapsów ci wyga A nie, to nie ta to, osada, myślałem, to wyglądało. Jakby... To nie, no właśnie, trzeba, trzeba wydać żabsy. Ja nie będę teraz. Sprawdź, no i... co słychać, ale to gdzieś tu było, na samej górze Może już ściusnęli, już albo gdzieś, no właśnie, ciężko, ciężko. A co tam jest podsumowanie, ile wydałem, ile dostałem żabsów? Tam jest, ile hodogów zjadłeś, tak, aha. ile tych żabsów miałeś w ogóle. To Fajne w zasadzie, bo nie było... zbierają takie dane i jeżeli. Czy... No ja na przykład, tak. Jeżeli ktoś ma taki rytuały, że np. chodzi często i je hotdoga, rzeczywiście, w żabce, no ja nie, ale jak ktoś ma i dowiedzieć się tak na koniec roku, zjadłeś 140 hot dogów, to, to jest ciekawa informacja. Ale swoją drogą mają dobre te, 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 te rzeczy, bo w aplikacji też kalendarz adwentowy, w którym klikasz, żeby rozbić lód, i wtedy dzisiaj wyskoczyło, że lody koral. Lody tak, 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 to prawda. Są za 8 ziko. Tak, ale żabka już po prostu jest wszędzie. Ona po prostu tak jak paczkomatem słynie, taki żabką. No. I to jest trochę takie. No weź się wyłączyć. ta aplikacja właśnie tak działa, nie? No właśnie zaczynasz przeglądać ten, jeszcze. Nie, szukam tego w Rapsa i nie mogę tego znaleźć, bo chciałem. A tu chyba. Nie. gdzie? Ja nie mogę. Masz to ja nie, no, mogę tego nie znaleźć. mamy. Ciężko, Dobra. ciężko. Pamiętajcie, żeby wydać żabsy, tak jak Maciek powiedział, tyle. O, wypracuje. No, czekaj nie jak, jak ktoś nie wie, musimy mi przelać. A, tak. Chętnie podam numer do przelejcie mi, ja. Możesz przelać żabsy do innego. Nie w... wiesz, że można przelać żabsy? Nie, nie wiedziałem. Ja... A ty jesteś takim baronowym żabcem? Po, pochwal się, ile masz żabców. Ja masz 1080. No ja. ja mam 1600, a Maciek ma ile? Pochwal się. 3298. Ale ostatnio wydawałem. No, ma żabkę pewnie pod domem, tata mówi, Bo pierbara, już leci, nie Ale też. ostatnio wydawałem jakąś, tak? jakąś większą porcję na coś. Nie pamiętam już, ale. No co no to jest? Ale to straszne. a, to, a Nie wiem, czy to podsumowanie Znaczycie. w takim razie tej, tego, tej, tej żaby to nie było w tym. Nie było tylko w tym mailu, tak naprawdę. I, i potem te aplikacji się przechodziło i tego nie było widać tu bezpośrednio w aplikacji. Bo ja wiem i tam się potem przechodziło dalej. Dobra, Dobra potem poszukam. Yy, dobrze, to yy, podsumowaniem jeszcze. Jakie są najczęściej słuchane piosenki świąteczne? Przegląd świątecznych piosenek, bo już potrzymy od początku listopada, bo na początku listopada już zaczęli puszczać playlisty. Niektórzy oficjalnie. Nie, niektórzy w tym domu chcieli yy, od 1 listopada. Na to się... Ja chciałem od 1 grudnia, a to Hanka mi zabroniła, powiedziała poczekaj do 6, bo o, rzeczywiście bardzo, to jest tak, ale to jest też tak to. kręcone. Że traci ten mój syn filozoficznie w tym tygodniu powiedział, Tato, nie czuć, że święta idą. nie ja wiem czemu? No bo nikt nie ma lampek nigdzie powieszonych i żadne domy nie są w Zapraszamy świadome. tutaj yy... u Adama jest ba bardzo U Adamów bardzo świątecznie, lampki są, to się, ba 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 choinka. Balko balkonowych nie, nie odpaliliśmy jeszcze teraz. Ale, On z ale ale nie? To mu by się spodobało? Ale, ale ja yy, wieszałem dzielnie, mimo że było i... zimno, wiał wiatr, hmm. to powiesiłem na zewnątrz Ale też. pytanie dotyczy. Jaka, jakie są najczęściej słuchane piosenki w Polsce? Ja, nie patrzcie na tą stronę, pewnie już kliknęliście, się jest ja, na pierwszym miejscu. Yeah. Uh, albo Last Bobla. Christmas, albo All I Want For Christmas no. Is You. No właśnie Maciej dobrze powiedział, bo jest Last Christmas. Na drugim miejscu jest All I Want For Christmas to Is yes. You, Maria Carey. Santa Claus Is Coming To Town. Nie, Snowman. Ach. A, Sia, Sia faktycznie Dokładnie. popularna ostatnio. Rockin' Around The Christmas Tree, Brenda mm. Lee na czwartym nie. miejscu i piąty. Jingle Bell, Jingle Bell, uh. Jingle Bell Rock by Bobby Helms. Dobra, a na świecie? Uh, myślę, że podobnie się podoba. Ale ja miejscu jest for Christmas. Myślę. Dokładnie, tak. a na drugim miejscu jest Last Christmas, potem mamy Rockin' Around the Christmas Tree, Jingle Bell Rock i Santa Tell Me, tak? Ariana Grande. Jest jedna e, płyta świąteczna, którą toleruję e, z tych właśnie angielskich piosenek, to jest tam e, Christmas Michael Bubble with Michael Bublé. No i właśnie I najczęściej jest... słuchani artyści w Polsce to jest Maria Kery, co mnie w ogóle irytuje strasznie, bo to już jest prze I... <sum> <sum> Właśnie tak? Dokładnie. Cześć, Maria. Tak, no, więcej, no, tak. Spadaj, jeśli chcecie słuchać. nie. Wejdź, zostaw Maćka. Na drugim miejscu myślisz Michael Buble albo Michel Buble, ale. Dokładnie. Film Deutschland można było powiedzieć, Naturlich, no, no dalej. Sia? Tak, to co powiedział. Sia, Ład si, no, i Ariana Grande, nie? no? To, no to to się zgadza z tym, co było. No tak, tak, tak. No więc. No Klimat świąteczny jest, a jeszcze pytanie: jak śpiewacie kolędy w chacie, czy nie? Tak. Już nie na Wigilię się śpiewa faktycznie. Nie. U nas też się śpiewa, jak już wszystko zjemy, odpakujemy, prezenty pod choinką i tak dalej, to wtedy sobie właśnie zasiadamy i takie karaoke strzelamy, właśnie i śpiewamy sobie, śpiewamy sobie yy, piosenki. U nas fajne, kiedyś fajne. też tak było, w tym roku już. Znaczy w tym roku, w sensie od kilku lat już tak powoli przez przez Ale muszę właśnie zripować, zripować płytę DVD z kolędami, bośmy taką fajną gdzieś dorwali, a teraz DVD już praktycznie nigdzie nie ma, znaczy nikt nie ma napędów tak bym to mm -hmm. powiedział, więc ciężej jest z odtwarzaniem, bo Ładoma też nie ma napędu DVD. Ja w ogóle już nie. Co to jest DVD? Nie, ja pamiętam, miałem, miałem, Ja pamiętam, ja ja. ja pamiętam, jak wchodziły Blu-raye jeszcze. Pamiętasz coś, coś takiego jak to? Jak no jasne, że Blu-ray. Blu ja no. chciałem mieć Blu-raya, nie mając telewizora, no to kupiłem sobie Xboxa. Bo no tam były Blu-raye, nie? Można było na Blu-rayu. E, powiedz mi, cię powiedzcie mi jeszcze tylko mmm, sylwestrowo mocno imprezowo, czy Nie. Ja jadę w destynację, miłość, która miłość jest Zakopanem. określana jako jedno z najdroższych miejsc. Jezus z Zakopanego, naprawdę? Tak, ale akurat na... budżetowo dosyć, więc... A, bo myślałem, że ty, to, jedziesz, no, a ty tak. na koncert TVP? Nie, nie, nie. nie. Na Giewoncie Maciek nie, będzie ja, ten. No ale Maciuś, no, no, tam, tam trzeba zrobić relację. Ja po prostu będę, będę w okolicy, mam nadzieję, że Zenka, tam, na Sławomira na i, i Marylę gdzieś spotkam. Marylę z lodówki wyciągnęli, widzieliście. A, widzieliśmy. I nawet po niemiecku śpiewa. No, nie, 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 ale ona autentycznie śpiewała po niemiecku, przecież ten normalnie. Naprawdę? Jest, tak, schodziła po schodach i to nie jest żaden EJ, -e, ona naprawdę po niemiecku śpiewa. Tam yeah. na jakiejś niemieckiej telewizji było. Uh. Ładnie to wyszło. Nie, bo tak, tylko po prostu pytam, bo... Cilkości kończymy. Dochodzimy do końca naszego odcinka. I słuchacze zastanawiamy się, jeżeli nam się uda, a Wy zaspamujecie nas i powiecie, tak, chcemy Was jeszcze posłuchać, to dajcie znać, to my z miłą chęcią w, w przerwie świątecznej zrobimy, ale też nie wiemy, czy sobie krótkiego urlopu zrobimy, bo tak naprawdę zobaczcie, niedziela, nikt nam nie odda tego dnia, bo to nie wolne. Tak, by był poniedziałek, to by nam oddali w pracy chociaż, nie? No. A tak to dupa zbita. I co? A 25 po... jest też wolny. Poniedziałek? No, wiadomo, ja się śmieję oczywiście potem, ale tak święta dawno nie wypadały, żeby w niedzielę była Wigilia. No. Nie pamiętam. I teraz mamy... Ale Sylwester też beznadziejnie wypada. Sylwester wypada w niedzielę, tak? I 1 stycznia to jest poniedziałek, Zajebiście się wchodzi w nowy rok. W poniedziałek, no. Ale to w sumie jesteś na kacu, jeżeli ktoś mocno pije, że tak powiem, i wtedy dogorywasz i drugiego już możesz wyskoczyć i jechać dalej, nie? Dzień jak co, dzień, rok jak ten, ja czekam tylko, aż się pojawi wiosna i będzie słońce, bo chciałbym, że tak powiem, pokorzystać ze słońca, ale co jest, to mówiłem razem z Jankiem, ale mamy już, teraz będą dni coraz dłuższe, już teraz będą dni tylko coraz dłuższe, więc... Już ta cienizna i ta, ta ciemnota się skończy na, na zewnątrz. Mówię oczywiście o pogodzie, nie mówię o ludziach. Chcesz ciekawostkę, bo ja dla mnie jest mega, mega, mega e, ważne to, żeby właśnie był jak najdłuższy e, dzień. Zacząłem się bawić mikrofonem i Adam właśnie mi e, teraz e, zaczął go poprawiać, a ja w tym czasie wyszukałem bardzo. Mm, bo wiecie, ja bardzo lubię, nie, bardzo lubię długie dni i teraz wam podam taką statystykę. Lubisz długie dni. Z e... pracą i z Mozartem. Nie, z tym, że jak wracam. Do, jak wychodzę do domu, to nie jest ciemno, jak wracam do domu, to jest dalej jasno. To jest taki mój ulubiony... Case I, te, i teraz nie mogę tego znaleźć nigdzie, natomiast czy, czytałem gdzieś, Proszę, gdzieś, gdzieś mi e, wyś, wyświetliło się produkty emerytalne, macie coś bezcześnie? Kazał <gadzał gadzał gadzał> mi krówkę że <gadzał> ja jestem produkty emerytalne, że to dla mnie. Wiem, <gadzał> że karty seniora już muszę zakładać. Nie? E, natomiast te, nie, nie zacytuję tego. O, dzień e, dzień trwa si, dzi, ten dzisiejszy nasz 7 godzin 42 minuty jest krótszy od najdłuższego dnia w roku. O 9 godzin i 4 minuty. Kurcze. Co znaczy? Zaraz robię że z tą informacją. Teraz. Imagine, że tak naprawdę hmm. cały dzień roboczy tak naprawdę mógłby być jeszcze jasno. A teraz nie jest. To prawda, ale powiem tak, ja ci mogę to wyjaśnić, ale to potrzeba tak 10 minut o, o kosmosie. Ja, ja kłam, ja, ja, ja jak to działa, ale po prostu <grym> bardziej mnie zaskakuje, ile to jest jakby realnie. To, co właśnie tak. Dzień dobry. Zaledwie 7 godzin, 16,30 sekundy trwa dzisiejszy najkrótszy dzień w roku w Gdyni, a od jutra już tylko lepiej, czyli od piątku 22 grudnia. W ciągu najbliższego pół roku czas od wschodu do zachodu słońca wydłuży się aż o 10 godzin. To, co zaś powiedział? Bardzo przyjemna informacja. I przed nami na wybrzeżu, to donosi nam Dawid, że tak powiem, z, z, z Twittera, który zresztą jest doktorem nauk. Inżynier, technik, klimatolog i mówi, że przed nami na wybrzeżu bardzo dynamiczna pogoda, gwałtowny spadek ciśnienia, silne wiatropady, głównie deszcz. To taki końcowy segment, nie? Mhm. A w piątek także miejscami śnieg. Święta Bożego Narodzenia w tym roku będą deszczowe oraz Ale TRCB dzisiaj przyszedł, więc będzie super. Bardzo tak. Dobrze. Czas na życzenia. Ee, życzymy Wam wykorzystania kodu LP... Nie. A to dobrze, ee, jeszcze właśnie tak, segment naszego partnera podcastu Kawa w Biurze.pl. Tak. Pamiętajcie, to będzie takie, takie świąteczne bardziej niż takie radiowe, y groźne. Pamiętajcie, że dzisiaj i nie tylko dzisiaj, do końca tego roku z kodem LPK2023 możecie otrzymać aż 20% zniżki na kawa w Biurze.pl na kawę Marki Wenecja. Dokładnie tak, to co powiedział Maciuś? Możecie ją wykorzystać jeszcze na prezent. I macie dokładnie Raz, jeszcze dwa rodziny. Dokładnie. Znajomy. Słuchajcie, obawiamy się, że jak zamówicie w piątek, to już nie odbierzecie, ale jak zamówicie w piątek, jak nas słuchacie, to możecie na kowale podjechać do siedziby firmy i odebrać osobiście. Tak. I jest taka szansa, że wtedy jeszcze przed świętami kilogramową kawkę. Moglibyście omieszczać spokojnie na święta. A nawet jak nie, to na Sylwestra, żeby dłużej na imprezie, to tam sz kawka, szybkie espresso w trakcie imprezy. i, i dalej. jesteście nowina. No. I wtedy dalej możemy tam umcyk, 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 umcyk robić. No, tak absolutnie. Jest. Eee, Dobra. Także serdecznie zapraszamy na stronę Już yy... Kawa, kawa w biurze. Ja zaczynam połykać. Ja rozumiem czemu Adam przestał lubić ten mikrofon, bo ja po, połykam cały nie, czas to fragmenty To Nie że gąbki. przestałem lubić, tylko zrobiłem się bardziej wygodny, ponieważ mam ten sam mikrofon, tylko generację wyżej, mianowicie, że mogę go przez USB-C do komputera podłączyć i nie muszę rozkładać. E, mi, chodzi, tak mi chodzi o gąbkę, którą, bo cały czas czuję, jak połykam fragmenty gąbki po prostu przez oddychanie przy niej. I z, no że jest... dalej musisz być tego. No, natomiast e, jest e, jest życzenia. Ja będę. Mm, no, no, może. Czekaj, tak, poskrzypiało trochę. Walne najbardziej y, prosty frazes, ale dużo zdrowia, dużo spokoju i po prostu radości w te święta. To są bardzo dobre życzenia. To są uniwersalne. Przekazują taką kwintesencję. I żebyście w dobrym, miłym gronie spędzili je rodzinnym, a jak ktoś nie z rodziną spędza, tylko jakoś inaczej, to też najważniejsze, żebyście się dobrze czuli. I żeby był to dla was przyjemny czas. A jeżeli ktoś nie lubi świąt? Też nic złego. Pójdźcie na piwo. <laughs> wszyscy do stajenki. Każdy niech spędza ten czas jak tylko chce. I żebyście e... dobrze się bawili przy tym. Tak, e, drodzy słuchacze, to ja złożę teraz te życzenia, bo e, w odcinku z e, Jankiem, Janek składał życzenia, więc teraz na samym końcu zrobię to ja. E... My wam bardzo dziękujemy tak naprawdę za ten kolejny rok z podcastem Różno przy kawie, bo to już trzeci, a tak naprawdę zaczyna lecieć czwarty rok, bo we wrześniu znowu się zmieni nam bardzo. Widać, że trafił do was nasz podcast. Jeżeli trafił, przepraszamy, że byliśmy tacy nieregularni, jeżeli chodzi o godziny, kiedy mieliśmy się nagrywać oraz to, co dostawaliście od nas jako tą zachętę do odsłuchania naszego podcastu. Chociaż było nam bardzo miło, dziękujemy, że ta, ten odcinek, który bardzo przypadł wam do gustu, to było odcinek 179. Nihao, majówko. To był ten odcinek, Nihao". Który, w którym dość dużo powiedzieliśmy i pobił on średnio odtworzeń naszych odcinków o od 326%, więc bardzo przypadł wszystkim. Pytanie, co zostało tam zrobione. Dziękujemy wam, drodzy słuchacze, za ten rok. Dzięki, że wciąż jesteście z nami, dzięki, że nas wspieracie, dzięki, że nam kibicujecie, bo to jest dla nas najistotniejsze. Spędźcie ten okres świąteczny, żeby na odpoczynku i z rodziną. Rozumiem kompletnie tych, którzy nie chcą w wielkim gronie tego robić, tylko chcą spędzić to gdzieś w jakiś sposób samotnie, bo jesteśmy cały czas w pędzie, wszystko zewsząd nas otacza, jest wiele bodźców, więc to wyciszenie się i ta możliwość, żeby usiąść i po prostu nic nie porobić, jest również cenna. Nie katujcie się, czyli nie stawiajcie sobie celów, bo postawienie celu, mimo że mówię, że sobie zapiszę, może kiedyś zrobię, wciąż zostaje nam z tyłu głowy. Jesteśmy tym bardzo, ale to bardzo przybici. Szanujmy drugą osobę, a wy to robicie bezwzględnie. Bądźcie zdrowi. Kiedy będziecie zdrowi? Kiedy będziecie o siebie dbali. Nie mówię, że macie rzucić fajki, bo ja sam palę i bardzo lubię to jest czas dla mnie. Ale może zróbcie to trochę mniej, jeżeli jest taka możliwość. I ruszajcie się. I polecam wam przewroty w przód i przewroty w tył. Czyli tak zwane salta w przód i salta w tył. Są bardzo fajne, tak naprawdę, więc można to zrobić. Wyciście się i po prostu bądźcie dla siebie. Bądźcie dla siebie oraz dla tych najbliższych, a. Całą resztę, tak jak dzisiaj mi pani wszystkie powiedziała, był pan bardzo miły, bo wszyscy tylko narzekają, że jestem sama, a pan powiedział, że jest tam bardzo miła, bo pani naprawdę mnie obsłużyła, a wystarczyło poczekać. Nie spieszmy się, po prostu bądźmy. I bądźcie z nami, mam nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się dalej tworzyć te treści. A jeżeli wy macie jakieś uwagi, to jesteśmy otwarci na te wasze uwagi, więc nasze skrzynki mailowe znacie. Adam, Maciej, Adam. Lepiej na Instagramie z, piszcie. Albo dokładnie ha, no, bo Maciej tak właśnie skrzynkę mailową odbiera. E, oczywiście się śmieje, ale jak możecie, to Adam Mopa, Luźno przy kawie albo LPK Podcast, jeżeli chcielibyście coś napisać, to napiszcie, jak ktoś, ktoś chciałby z Was pogadać. Chciałby spróbować, to też serdecznie Was zapraszamy, bo możecie z nami usiąść i porozmawiać. Eee, bo każdy z Was ma coś ciekawego do powiedzenia. I niech ten przyszły rok, jeżeli się nie usłyszymy, będzie dla Was tak samo dobry, a nawet i lepszy. Amen. Dziękujemy Wam bardzo i trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć. Cześć. Się, hej. Słuchaliście LPK Podcast? Zapraszamy na www.luźnoprzykawie.pl. Do usłyszenia jak zawsze w piątek, punktualnie o 7 rano.